Witajcie moi kochani, to jest Hate Park, nasz codzienny, a w Hate Parku dzisiaj Jakub Kubańczyk, Flas. Cześć, bardzo mi miło, witam nawzajem. Jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia, instrumentalista, niepokonany zawodnik na Fame MMA, 3 wygrane walki i to w jakim stylu, pewnie o tym pogadamy. YouTuber, bo można chyba też tak, tak o tobie mówić. Po części na pewno. Jakoś. Z rekordem ile Lady Punk już ponad 25? Lady Punk 33 miliony. 33 miliony wyświetleń? Tak, tak. A jeszcze jest jeden taki następny mój hit, z którego tam gdzieś zrobiło się o mnie głośniej. To jest Zwykły Chłopak, który właśnie wyszedł po pierwszej walce mojej zwycięskiej. Wtedy dużo ludzi też się zainteresowało moją postacią i on już zrobił około 35 milionów. Wow, to tyle to co kanał sportowy w... Ale spokojnie, tak widziałem, że kanał sportowy też kręci świetne liczby, także. Do tego jeszcze celebryta, chcesz czy nie chcesz, ze wszelkimi tego konsekwencjami wraz z narzeczoną Olą Ciupą, były ochroniarz Lorda Kruszwila. I teraz powiedz, no właśnie tak jak śpiewasz, ja to zwykły chłopak ze skromnego miasta, to teraz z tych wszystkich ról, które wymieniłem, która jest dla ciebie najistotniejsza, która cię definiuje, jakbyś miał na robić sobie wizytówki. Mhm. Dzisiaj już odchodzą podobno, nikt już nie robi wizytówek. Dzisiaj wszystko w internecie. Tak, w internecie, prawda, wymieniają się. Instagram. Tak, tak, tak. Ale gdybyś miał, to co byś tam umieścił z tych wszystkich? Kurczę, no powiem ci, że chyba bym umieścił właśnie muzykę, bo to przez muzykę to wszystko się stało. Ta moja przygoda z YouTube'em to właśnie też się stała przez muzykę, bo jeden z takich najpopularniejszych w tych czasach YouTuberów napisał do mnie, czy nie zrobię im płyty jako ghost producent, czyli taki producent, że ja sobie siedzę, pracuję, piszę dla nich teksty, oni to wydają i po prostu jestem takim, wiesz, szarą myszką, która... Legendarny kamerzysta, tak? Tak, tak. A dlaczego do ciebie właśnie? Wiesz co, mieszkaliśmy niedaleko siebie, mieliśmy wspólnych znajomych i właśnie wtedy już był sukces tego kawałku Lady Punk i on chyba zauważył, że to może pójść dalej i czemu by nie wykorzystać mnie do promocji swojej osoby gdzieś tam. No i faktycznie dogadaliśmy się tak, że oni mi dadzą jakiś zasięg, ja tam chwilkę wtedy pojawiłem się jako ten ochroniarz tego Lorda Kruszwila, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że kurczę, no to jest jednak nie to, co ja bym chciał robić. Swoją robotę zrobiłem, napisałem, ogarnąłem im dwie płyty, idę dalej i tak się stało, że po prostu przywitała mnie Warszawa i Ola i zostałem. I dalej się rozwijam muzycznie. Muzycznie, chociaż rozwijasz się też w oktagonie, no bo trzecia wygrana walka. I no, co dalej z tą karierą? No tak, no miałem właśnie okazję tutaj w Warszawie, kurczę, chyba bardzo potężną zmianę mentalną przyszedłem i w sylwetkową również, bo przez ostatnie 4 miesiące tak naprawdę kończyliśmy płytę. To był dla mnie bardzo ciężki okres, a dodatkowo trenowałem 2 razy dziennie w klubie Unique Fight Club, gdzie naprawdę trenowałem na grupie MMA Pro z zawodnikami, którzy walczą dla różnych organizacji i federacji w Polsce. I dostałem tam lekcję życia, dostałem lekcję charakteru, przechodziłem przez kilka kontuzji, bo to było naderwane więzadło w kolanie, jedna z poważniejszych kontuzji. Miałem złamanego też palca, też troszkę problemów z uszami się zaczęło robić, no bo tak jak u zapaśników, my robiliśmy właśnie, zapasy. Kalafiory się tak, robią. I te tak zwane kalafiory, ja miałem przeszywane uszy na wylot, żeby tam różne takie rzeczy były, troszkę mnie to cierpienia kosztowało, ale też przez to stałem się dużo silniejszy, bo miałem takiego trenera, który mówił: Kuba, ale jutro jesteś. I powiedz, ja co to za trener? Trener Szyszka. Trener, którym naprawdę poprowadził mnie ostatnio życiowo, nie tylko na sali, ale też bardzo życiowo zmienił mi pogląd na kilka rzeczy i ustawił mnie tak, że to była moja pierwsza walka, do której ja się naprawdę nie stresowałem, tylko wiedziałem, że zrobiłem robotę i idę tam, żeby wygrać. Zaraz pogadamy jeszcze o tych walkach, ja tylko chciałem powiedzieć, że jak tutaj robiłem research na twój temat, to zobacz, jaki znalazłem opis sprzed paru dni. Kubańczyk ostatnio zdecydowanie utrzymuje się na wznoszącej fali, czego by się nie złapał. Ten 26-latek zamienia w złoto. Wygrana z prędkością światła walka na Fame MMA dała świadectwo temu, jak skutecznym ochroniarzem był w przeszłości, ale słuchaj, za chwileczkę nowa płyta, bo już wrzuciłeś tak, singiel. Kilka utworów już, tak. Kilka singli już się pojawiło, tak, no niestety. Znaczy, czy czujesz, że jesteś, no wiesz, kobieta, której pewnie mnóstwo facetów ci zazdrości. Za chwileczkę też projekt odzieżowy. Za chwileczkę, co już wiemy, pewnie o tym szerzej pogadamy, też muzyka dla, no, czołowego reżysera
w Polsce, który zresztą był tutaj gościem jakiś czas temu w Hejt Parku, to możecie się domyślić, bo to jeszcze tajemnica. Czy czujesz, że to jest absolutnie czas Kubańczyka, że teraz tak złapałeś życie w ogóle pazurami i trzymasz, jesteś rzeczywiście tak jak piszą, wszystko co dotykasz zamienia się w złoto? Kurczę, chyba przy tym mam też dużo szczęścia, że tak się dzieje, bo naprawdę wiele rzeczy też, no chyba ktoś tam czuwa nade mną i podsuwa dobre sytuacje w moim życiu. Natomiast, kurczę, chyba to jest faktycznie taki mój prime time, korzystam z niego. Natomiast czekałem na ten okres długo, bo ja wiedziałem, u nas to jest tak, że po prostu nad czymś pracujemy przez na przykład rok, powiedzmy, i potem kolejne kilka miesięcy po tym okresie pracy jest po prostu ten prime time, to właśnie nakładanie się na siebie sukcesów, bo pracowałem nad wieloma rzeczami i to chyba teraz się dzieje, że po prostu ciężka praca teraz właśnie przynosi efekty. Mamy pierwszy telefon, wiesz, że Hejt Park oglądam, śledzę. Wiem, że z Olą mówisz, oglądacie. Tak, tak. No więc zobaczymy, kto się do nas dodzwonił. Halo, halo. O, oj, coś. Ktoś się dodzwonił, ale zrezygnował. Ale się rozłączył. Więc, a ja zaglądam na czat też. Tutaj właśnie o twoich walkach jest pełni uznania, widzowie, to właśnie zacznijmy, tak, od tego, co się wydarzyło. Słuchaj, no pierwsza runda, po prostu zmiotłeś z oktagonu. Ściąłem drzewo. Tak, ile tam było? Ściąłeś drzewo, tak? Tak. Siedmioma? Siedem low kicków takich, jeden na udo, a reszta to naprawdę były te kopnięcia na łydkę. Ostatnio głośno właśnie było o tych kopnięciach po walce Conora McGregora, tak, Polek. I właśnie wiedziałem, że mój przeciwnik jest bardzo wysoki, jest parterowcem, purpurowy pas w brazylijskim jiu-jitsu, gdzie ja no, jestem typowo stójkowiczem i bałem się tego, bo był dużo większy ode mnie, troszkę cięższy, bo jak wiesz, przed walką zbijamy wagę, potem troszkę tej wagi wraca. On chyba na walce miał około 95, a walczyliśmy w 84 kategorii. Więc po prostu taką obraliśmy taktykę, żeby okopać mu trochę tą nogę, żeby on nie mógł zejść na tą nogę ewentualnie gdzieś do parteru, bo to zawsze będzie bolesne i będzie go bolało stanie na tej nodze właśnie pierwszej i dlatego kopałem w tą nogę i po prostu taki był plan, taka była taktyka i właśnie widziałem, że tam już po tym trzecim kopnięciu już ten grymas był na twarzy, pojawił się i właśnie wiedziałem, trener wtedy krzyknął tam pierwszy raz, Marcin chyba upadł po czwartym low kicku, był potężny, ja też kopałem z całej siły, naprawdę, a troszkę trenowałem kiedyś piłkę, więc gdzieś takie sokery mam tam jeszcze w głowie i tylko nad tym pracowaliśmy, jak już widziałem, że Marcin się położył po tym czwartym ciosie, to troszkę się podpaliłem, chciałem tam wejść, on był w parterze i chciałem wejść ciosami, natomiast to by był chyba największy błąd, bo wszedłbym w jego płaszczyznę, mógł gdzieś tam by mnie złapać, założyć jakąś dźwignię czy duszenie i właśnie usłyszałem, świetny kontakt był pomimo tych 56 sekund tak naprawdę walki, to świetny kontakt był z trenerem, który krzyknął: Kuba, zostaw, nie ładuj się w to, i faktycznie jest nawet widać na walce, że ja się cofnąłem, pozwoliłem przeciwnikowi wstać i już wtedy wiedziałem, że Marcin nie chce się bić, było naprawdę, zdaje mi się, że bolesne te kopnięcia, no i potem weszło jeszcze jedno, Marcin się przewrócił, dobiłem po prostu, bo wiedziałem, że ta noga już jest naprawdę mocno uszkodzona, no i sędzia bardzo dobrze chyba przerwał walkę, bo mogło tam dojść do poważnej kontuzji. Marcin nie miał żadnych pretensji, że o to do sędziego, że nie, właśnie on chwalił decyzję sędziego, my również rozmawialiśmy po walce, bo to nie był jakiś konflikt prywatny, tak. Mamy świetny kontakt, ja też zapytałem, jak tam Marcin, noga, czy wszystko ok, czy nic poważniejszego się nie stało i właśnie rozmawialiśmy też o tym przerwaniu i on uważa, że sędzia Jarosz bardzo, bardzo rozsądnie po prostu przerwał tą walkę, że tam naprawdę mogło się wydarzyć dużo więcej. Czytałem jego wypowiedzi, że się nie spodziewał tak ogromnej siły Kubańczyka, więc go tym... No, tak naprawdę to trenerzy zbudowali troszkę ze mnie taką maszynę. Teraz mam delikatną przerwę, 2 tygodnie już nie trenuję, bo to i tak dobrze dla głowy zrobić, a zresztą troszkę zaniedbałem spraw podczas tych przygotowań do walki, które teraz nadrabiam, więc troszkę się resetuję, natomiast zaraz wracam z powrotem na salę i dalej działam. Mamy chyba wreszcie ten pierwszy telefon. Halo, halo. Halo, halo, czy mnie słychać? Słychać, tak, prosimy. Cześć. Dzień dobry, panie Michale. Pozdrawiam pana Mayweathera z Saskiej Kępy. Dziękuję bardzo. Wybacz, że mówię na ty, ale jesteś ode mnie młodszy, więc tutaj pozwoliłem sobie na taką nieśmiałość. My tutaj w kanale sportowym sami na ty swoich. Generalnie. Lubimy tak. Przechodzić na ty. Bardzo mi to miło słyszeć. Może tak, na początku, jeżeli można, jedno pytanko do pana Michała, 2 pytania do Kuby. Jasne, proszę bardzo, to zamieniam się w słuch. Dobra, zacznę od ciebie, Kuba.
Na samym początku chciałbym ci pogratulować fenomenalnej wygranej z Marcinem Malczyńskim. No to, co zrobiłeś, naprawdę szapoba. Moje pytanko, jak, może inaczej, jak sobie tutaj wizualizujesz dalszą karierę w MMA? Jakich przeciwników chciałbyś sobie dobrać? Tak, żeby no te walki, wiadomo, były coraz na coraz wyższym poziomie. Mhm. Drugie pytanko. To może odpowiem na pierwsze i przejdziemy do drugiego, dobra? Dobra, zostań z nami. Okay. Tak, to wiesz co, no bardzo dziękuję za takie miłe słowo. Naprawdę mocno się przygotowywaliśmy do tej walki. I teraz co, no tak naprawdę teraz mam dużo spraw, tak jak już przed chwilką rozmawialiśmy, takich pobocznych, które gdzieś tam wyszły związanych z moją firmą, bo wiadomo, jest też księgowość, trzeba robić takie podstawowe sprawy, więc na razie troszkę odpoczynku. Natomiast jeśli chodzi o następne walki, to planowane mój występ jest gdzieś pod koniec roku, myślę, że to będzie może listopad, grudzień i jeszcze tak naprawdę nie ma żadnego przeciwnika, gdzieś tam już jakieś pierwsze rozmowy z włodarzami były, ale jeszcze nie mogę zdradzać niestety szczegółów, natomiast są dwie opcje, albo schodzę do 7-7 i walczę o tytuł double champ, żeby zrobić dwa pasy, wtedy w kategorii 84 i 77, bo realnie to jest do zrobienia i tą wagę też mógłbym osiągnąć, myślę, bez problemu, a druga opcja to jest po prostu obrona pasa w 84 kg. No i zobaczymy, jakiego przeciwnika. Gdzieś tam ludzie bardzo często pisali o Arabię. Natomiast no zobaczymy, jak do tego, czy w ogóle dojdzie do tego pojedynku, jak to będzie wyglądało. Bo dzisiaj rozmawiałem z Arabem przez telefon i bardziej z Arabem nam się widzi nagrywanie wspólnych numerów niż gdzieś tam wspólne wchodzenie do oktagonu i po prostu walka o ten tytuł. To właśnie dzisiaj usłyszałem też od Araba, więc zobaczymy. No, tak naprawdę czekam na propozycję. A co powiesz na walkę z Gamu? Bo tutaj dosyć często, nawet w ostatnim wywiadzie chyba się wypowiadał, że chciałby z tobą stoczyć taką walkę. Okay. Myślę, że to byłby solidny przeciwnik. No myślę, że Gamu na pewno solidny przeciwnik. Z tego co wiem, to on się chyba przygotowuje w Anko z Zapasy. To jest bardzo mocny klub. Też tam bardzo dużo zawodników trenuje z różnych federacji polskich. Także no kurczę, to na pewno by była dobra walka. Tylko znowu tu ja miałbym ogromny problem, bo Gamu myślę jest ode mnie z 15 cm wyższy. Gdzieś w takich okolicach. I to jest chyba kategoria 77, więc może tak, że po prostu najpierw obrona, znaczy nie obrona, najpierw walka o pas w 77 i jeżeli udałoby się wtedy ten pas zdobyć w 77, no to może potem konfrontacja z Gamu jako obrona tego pasa 77. Tak bym to widział, bo w Fame MMA jeszcze jest coś takiego, że tam kilka osób jest po prostu w kolejce w tej kategorii 77, no i jest jakaś tam hierarchia po prostu, że no teraz na przykład jak ja zawalczę o pas, to potem Gamu na przykład musiałby poczekać, żeby zawalczyć dalej, bo miał tylko jedną walkę i po prostu tam jakoś jakieś włodarze mają na to plan, ja go do końca nie znam, więc mniej więcej tak to wygląda. To jeszcze tak na szybko, Don Casio czy Norman Pałka? No, tutaj naprawdę powiem ci szczerze, nie mam pojęcia, znam dobrze Normana i znam dobrze Casiusza i powiem może dyplomatycznie, niech wygra lepszy. Okej, okay, czyli jeszcze jedno pytanko do pana Michała na szybko. Proszę bardzo. Panie Michale, kiedy Sylwester Wardęga się pojawi w Hyde Parku? No, ja wiesz co, bardzo chcę zaprosić Sylwestra i już zgłaszałem to publicznie. Sylwestrze, zapraszamy do Hyde Parku. I on podobno nas u siebie na live odpowiedział, że przyjdzie. Tylko jakoś nie mamy, nie wiem, masz... To ja spróbuję skontaktować się z Sylwkiem, tak, i ci to załatwić. No wyobraź sobie, że my się poznaliśmy, kiedy on był, no wówczas jeszcze nie walczył, tylko był po prostu znanym bardzo youtuberem. No on też ogromne wyniki osiągnął gdzieś tam z tym psem pająkiem naprawdę. Pranki. W czasach pranków, wyobraź sobie, zaproszono nas, był ten słynny kongres ekonomiczny w Krynicy. Aha. I byliśmy w jednym panelu ze sobą. Ja jako skromny, ja byłem tam od Twittera, pamiętam, z parę osób na Twitterze, followersów i bardzo nam się fajnie gadało, więc ja myślę, że to z nim była jakaś taka fajna rozmowa. Nie, to prywatnie jest bardzo mediach, w porządku człowiek, tak. Także, no i myślę, że... I o, nie tylko o walkach, tak, nie tylko o oktagonie, tylko po prostu. Także Sylwester, zapraszamy, ponownie wystosowuję zaproszenie. Oficjalnie. Tak, i czekamy. Można go złapać na jego Instagramie, na pewno w wiadomości prywatnej, więc
on pewnie gdzieś pewnie tam dostaje milion tych informacji. Ja tam coś napisałem właśnie na Instagramie i nie dostałem zwrotki, więc ale podobno mówił właśnie Wataha kiedyś do mnie wpadła od niego z wjazd. Aha, bo taki, był ten, oni takie rajdy robią tak rajdy, zwane. Tak, tak. I bardzo sympatyczna Wataha wpadła i pisała, że on przyszedłby tutaj bardzo chętnie, więc zapraszamy tym bardziej. Szkoda, że przed walką się nie udało, ale i po walce też będzie o czym. Ja polecam bardzo serdecznie, jest bardzo miło. Pogadać, tak. Wielkie dzięki za te pytania. Ciągnąc to, no właśnie, z takim Arabem, gdyby doszło do walki, to tu dla odmiany musiałbyś go natychmiast do parteru chyba sprowadzić. Nie, to odwrotnie, to chyba on by chciał mnie właśnie do parteru, wiesz, aha, ja typowo jestem stójkowiczem, on właśnie parterowcem jest bardzo silny, tak, to jest taki typ zawodnika, jak to się mówi u nas, fizol, że jest taki, aha, fizyczny, bardzo mocno zbudowany i wiem, że Arab też by na pewno dużo zbijał, no walczył właśnie z kolegą ode mnie z klubu, z jednym z braci tyburskich, bliźniaków, tylko tam też jakoś przed walką tam były różne ekscesy, ponieważ oni wzięli jakąś kroplówkę, potem tam gdzieś były jakieś biegunki, jakieś wymioty i różne inne dziwne sprawy po tej właśnie kroplówce i on wychodził na tą walkę z Arabem naprawdę bardzo mocno z zajechanym organizmem, tak potocznie mówiąc, więc jestem ciekaw, jakby ta walka by wyglądała, jakby był w pełni sił, natomiast Arab wtedy pięknie się zaprezentował i tam bardzo mocno zapracował w parterze, tam kilka sprowadzeń przytrzymał i wygrał tą walkę, więc musiałbym nadrobić troszkę parteru. No właśnie, parter. Ile czasu? Czy to w ogóle jest tak, że da się nadrobić ten parter? Czy to lat trzeba, żeby tam wygrywać w parterze? To zależy chyba od każdego, bo na przykład dużo zawodników, ja trenowałem w K1 i bardzo dużo chłopaków z maty ode mnie nie chciało nawet się przełamać do tego parteru. Mhm. Mówię, a to nie dla mnie, może ja wolę tą stójkę. I właśnie ja też miałem taki moment, że ciężko mi było się przełamać, że a kulanie się, ja wolę uderzać, kopać, niż gdzieś tam się szarpać. Natomiast teraz bardzo polubiłem ten sport. Ogólnie zapasy. Bardzo mi się spodobały, stąd te uszy też, bo naprawdę długo męczyliśmy zapasy. I do tego chyba też trzeba mieć tendencję, że po prostu niektórym idzie to łatwiej, niektórym idzie trudniej, natomiast bardzo dużo trzeba myśleć w tym sporcie, przewidywać i właśnie na początku to jest takie siłowanie się, szarpanie wynikające właśnie z braku umiejętności. No, natomiast teraz jak ja walczę, troszkę właśnie już podszkoliłem się, to te walki są już takie fajne, to jest właśnie taka wymiana jakby technik, że tam naprawdę nie ma jakiejś mocnej siły, nie ma jakiegoś szarpania się, tylko to są właśnie techniki i fajne poruszanie się. Więc. Na czacie Xavier, jeszcze przed rozpoczęciem programu pytał, prosił, Michał, spytaj się Kuby o konflikt z El Pro, bo bardzo ciekawa sprawa, pozdro. Czyli Mateusz Łapot, którego pokonałeś w drugiej walce. Tak, czyli to było coś więcej niż tylko walka dwóch rywali w oktagonie? Tak, tam było dużo, dużo prywaty gdzieś zazwyczaj, wiesz, jak jakieś prywatne konszakty wychodzą na wierzch, a szczególnie w internecie, to wtedy wielu osobom puszczają nerwy, ja też no, żałuję pewnych zachowań, troszkę niedojrzale się zachowywałem, kurczę, na konferencji i teraz tak ciężko mi się nawet do tego wraca pytania. No gdzieś tam ja też zrozumiałem, miałem kilka spraw, tak, my mieliśmy bardzo poważny konflikt prywatny, już nie będę genezy zdradzał, doszło do takiej sytuacji, że gdzieś tam się mieliśmy jakąś tam przepychankę na osiedlu, powiedzmy, no i potem właśnie doszło do FMA, gdzieś tam zostałem wyzwany, ja przyjąłem tą walkę, więc wyjaśniliśmy sobie raz na zawsze i ja już nie wracam do tego tematu, tak, wiesz, grubą krechę postawiłem po prostu. Aha, byłem ciekawy, czy to jest różnica, kiedy wchodzisz do zawodnika, do walki, z którym w ogóle cię nic nie łączy, po prostu rywal. Jest ogromna, wiem do inaczej, czego. Może wpłynąć na jakieś decyzje w oktagonie. Tak, bo naprawdę jednak w tym sporcie bardzo trzeba myśleć, szczególnie w klasie. A ja, kurczę, podchodząc do tej walki, bardzo emocjonalnie podszedłem i właśnie też przez to, że emocjonalnie podszedłem, tam na początku prawie się nadziałem na takiego cepa, bo on zaatakował takim sierpem zamachowym i gdzieś tam on mi sfrunął po głowie, tam dużo ludzi myślało, że to doszło, natomiast to były te czasy, kiedy był koronawirus, tam w ogóle była taka sytuacja, że policja czekała przed wejściem w kaskę chyba z 200 policjantów, ten oktagon nie był też do końca tam wycierany i ja się poślizgnąłem właśnie w tym momencie, gdzie poszedł ten cios, ale naprawdę wtedy się wystraszyłem, bo mówię, kurczę, no i wtedy opanowałem tę emocję, mówię, słuchaj, ty opanuj się, trzeba skontrolować tą walkę i faktycznie poprowadziłem to do parteru i tam skończyłem walkę, natomiast wychodząc tam, no chciałem urwać głowę i to nie było rozsądne. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo, halo, siemanko. Cześć. Witamy, cześć. Cześć, Kubańczyk, witam pana Michała, ja mam dwa pytania tutaj do Kubańczyka.
bo pokazywałeś swoje przygotowania do walki i też mówiłeś, że w Uniku trenowałeś także w grupie zawodowej, więc pytanie, czy nie chciałbyś może spróbować się zmierzyć z jakimś właśnie zawodnikiem zawodowym? Dobra, to już odpowiadam od razu na to pytanie, potem przejdziemy do drugiego. Okay. Wiesz co, no to jest techniczna kwestia, ponieważ doba trwa tylko 24 godziny, natomiast ja już, jak rozmawialiśmy, nie zajmuję się tym tylko i wyłącznie zawodowo. Powiedzmy, że dzielę to tak 30% sport, 70% muzyka. I po prostu, żeby przygotować się do walki zawodowej, ja bym musiał poświęcić tak naprawdę coś za coś. Musiałbym poświęcić się w 100% dla sportu, a jest to nierealne w moim przypadku, no bo też mam inne obowiązki i inne prace, a wiesz, mogę sobie poświęcić na przykład 3-4 miesiące na przygotowania do walki, natomiast potem mam okres roztrenowania, w którym załatwiam wszystkie sprawy, które zawaliłem, poświęcając się przygotowaniom do walki, więc Fame MMA to jest dla mnie idealna federacja, bo tam mogę się przygotowywać 3 miesiące, zawalczyć, potem załatwić swoje sprawy, gdzieś tam się ruszać delikatnie na macie, ale mówię, no ten okres 3 miesięcy takich przygotowań to jest świetny okres i nie mógłbym sobie pozwolić tak zapierdzielać cały rok po prostu. Spoko, rozumiem. A tutaj widzę jeszcze, że czat dopytuje, ja też mam taką rozkminkę, bo słucham twojej muzy. Co z numerem Lalka z Porcelany, bo na trackliście najnowszej płyty go nie ma, z tego co wiem. Wiesz co, numer Lalka z Porcelany to jest taki bardzo osobisty kawałek, który napisałem już w zeszłym roku i on miał się pojawić już na dwóch płytach. Miał się pojawić na płycie Cały Ja. Tam wyszły jakieś takie no niedociągnięcia, bo to była moja pierwsza legalna płyta, dużo rzeczy się wykrzaczyło i ten numer ostatecznie nie wyszedł, bo to jest nawiązanie do, kiedyś był taki kawałek Laleczka z Saskiej Porcelany, taka kołysanka dla dzieci, tak, to mama tak mi śpiewała i ja tak jakby zremiksowałem ten kawałek. Potem miał wyjść na Młodego Kota, no niestety też się nie pojawił na młodym kocie z różnych względów. No i ten numer cały czas leży na dysku i staje się takim artefaktem troszkę, bo wszyscy wiedzą, że on jest, wiedzą, że jest nagrany. Wszyscy na niego czekają, także to jest mój taki as w rękawie i niech to będzie niespodzianka, bo mam specjalną okazję, na którą ją wydam i prawdopodobnie będzie to jeszcze w tym roku. Ale jeszcze nie zdradzam szczegółów, natomiast prawdopodobnie ten mój taki Joker wyjdzie w tym roku poza albumami, poza jakimiś tam płytami, po prostu pojawi się jako solowy numer na moim kanale. No dobra, no to czekam na Młodego Kota. Dzięki wielkie i pozdrawiam bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam także zespół Parczewianka Parcze. Pozdro. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Pytania o muzykę. Netson pyta, panie Michale, zapyta pan o to, czy będzie więcej piosenek z Popkiem. Aaron prosi o więcej na temat kolaboracji z Popkiem i czy tak melanżujecie jak w Mielnie. Co się wydarzyło w Mielnie? Zostaje w Mielnie? Co było w Vegas, zostaje w Vegas. Znaczy, no, to był taki mój okres, w którym ta moja kariera wybuchała i my graliśmy co kilka dni z Popkiem, to się zdarzało właśnie tam koncerty w tym Mielnie. Możesz sobie wyobrazić okres wakacji. Ja wtedy przestałem już pracować na etacie, miałem luz, tak, miałem jakieś tam pieniążki z muzyki i wtedy też poznałem Popka. I tak się zapoznawaliśmy te dwa miesiące w tym Mielnie. Potem najbardziej na tym ucierpiała wątroba. Natomiast chyba wtedy zrozumiałem, że ja już okres imprezowania mam za sobą, bo to było takie bardzo intensywne, ale też wtedy z Popkiem wyszło bardzo kilka fajnych współpracy. Zrobiliśmy kilka numerów, które cały czas gdzieś tam na dysku leżą i mamy z Popkiem takie numery. Ogólnie bardzo dobrze się trzymamy razem, można powiedzieć, że nawet przyjaźnimy. Dzwonimy do siebie, tutaj też się spotykamy w Warszawie i oficjalnie nagraliśmy tak naprawdę dwa numery. Jeden w Mielnie, który mało pamiętamy razem i to jest nasze piękne wspomnienie, a drugi niedawno, bardzo, bardzo poważny numer o narkotykach, o używkach, właśnie kierowany do młodzieży, który się nazywa Detox i wylądował na nowym albumie. No Popek teraz przechodzi bardzo poważną kontuzję ręki, tam złamanie z przemieszczeniem. Lekarz powiedział, że jakby gdzieś tam, bo on chciał zawalczyć z takim złamaniem, że jak gdzieś by uderzył, to mogłoby mu pouszkadzać nerwy w dłoni i to naprawdę mogłoby się fatalnie skończyć. Teraz ma takie śruby przebite tutaj przez rękę. No i leczy tą kontuzję, bo właśnie miał teraz zawalczyć, więc cały czas mamy kontakt. I myślę, że jeszcze dużo rzeczy kiedyś może właśnie zbierzemy te wszystkie numery nagrane przez lata w kupę i po prostu zrobimy jakiś fajny projekt. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo, halo, słychać mnie dobrze? Słychać bardzo dobrze, tak, prosimy. Tak. Witam tutaj prowadzącego i witam gościa. Miałbym dwa pytanka do gościa, do Kubańczyka. Dobra, słuchamy. Witaj, witaj. Pytanko pierwsze, czy planujesz przejść się na zawodostwo, jeżeli chodzi o walki?
To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jeżeli chodzi o twoje poprzednie walki, czy nie wstydzisz się tych pierwszych walk, które miałeś z Boxdolem i z El Pro? Chodzi mi po prostu o rywali, tak? Rozumiem, chodzi jasne. Chodzi mi po prostu o poziom rywali, wiadomo, no. W MMA jest to freakowa organizacja, ale chodzi po prostu o sam fakt, że no, to byli totalni według mnie amatorzy i czy tobie to nie umniejsza, że musiałeś walczyć ty jako ty, która, osoba, która potraktuje to na poważnie, walczyć po prostu z ludźmi, którzy no, robili to na przysłowiowych jaj albo po prostu na fejmy. Jasne, rozumiem. Odpowiem na to pierwsze pytanie. No to już przed chwilką też odpowiedziałem o tym zawodowstwie, że po prostu no, nie jestem w stanie trenować cały rok na pełnych obrotach, bo mam też inne sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o moich przeciwników, to wiesz, ja tak naprawdę bardzo poważnie podszedłem do walki z Boxdelem, bo gdzieś tam, kiedy dostałem propozycję tej walki, to ja już kupę czasu nie trenowałem. Ja naprawdę, to był ciężki okres w moim życiu i musiałem dużo zmienić, żeby tam zawalczyć. I naprawdę czułem respekt do Boxdela, bo on był chyba ode mnie cięższy z 15 kg. Gdzieś tam ludzie mi nakręcili w głowie, że on trenuje parter, że ma dobre zapasy, więc ja naprawdę, wchodząc do tej walki jeszcze, tu powiem taką anegdotkę, jak pierwszy raz właśnie tam była taka winda, to było chyba w hali w Częstochowie. Mhm. I tam było około 15 tysięcy ludzi i była ta winda i ja byłem wtedy jeszcze nieznaną postacią. Dopiero się wdrażałem właśnie w ten świat show biznesu i ten świat muzyki, tego YouTube'a, tego wszystkiego. No i pamiętam, jak wyjeżdżałem właśnie tą windą i już byłem tak głową, połowę nad ziemią i wszyscy krzyczeli Boxdel, bo i wtedy dotarło do mnie, co się dzieje. I tak sobie pomyślałem w głowie, kurczę, gdzie jest wyjście ewakuacyjne? Natomiast powiem ci nie, uważam, może drugą walkę masz rację, tak, no może El Pro to nie był przeciwnik w ogóle jakiś sportowy i gdzieś tam to wynikło z konfliktu prywatnego. Natomiast pierwsza walka z Boxdelem, myślę, była mocna. No Boxdel też nie mógł się zaprezentować, bo też tam wjechałem tymi low kickami i też dla mnie fajnie się skończyło, bo znokautowałem w pierwszej rundzie. No myślę, że walka z Boxdelem i z Marcinem Malczyńskim jak najbardziej na sportowym poziomie. Teraz no, jestem dużo wyżej, natomiast myślę, że w pierwszej walce z Boxdelem gdzieś tam byliśmy, można powiedzieć, na równi z lekką przewagą dla mnie. Natomiast ten pojedynek z El Pro, faktycznie możesz mieć rację, że no nie był sportowy i gdzieś tam bardziej to było wyjaśnienie jakiegoś konfliktu prywatnego po prostu. Dzięki za pytania. Czekamy na kolejne telefony. Macie numer, tu wam się wyświetla. Tak jest. Tak. A parę uzupełniających pytań z czatu. HK pyta, panie Michale, zapyta pan Kubańczyka, czy jest szansa na walkę z Popkiem? Czy jesteście kumplami i to jest to raczej już, nie... Był ten temat poruszany. No nie ma szans na taką walkę. Nawet Popek powiedział, że za żadne pieniądze po prostu byśmy tego nie zrobili. Szymon S., panie Michale, tak jak bracia Kliczko nigdy ze sobą. No tak, tak. Szymon S., panie Michale, czy soundtracki tworzone do filmu przez Kubańczyka będą na jego kanale YouTube'owym? O, to jest fajne pytanie, bo jeszcze o tym nie mówiłem. Tak, 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 właśnie o tym soundtracku. W ogóle to jest super historia, bo też udało się zagrać krótką rolę z moją narzeczoną w tym filmie. Fajnie taki epizod, nowe doświadczenie. Byłem na planie filmu, zobaczymy, aha, jak to wygląda. I wtedy też gdzieś wyszło to, że może zrobimy soundtrack, może fajnie, bo właśnie ten soundtrack robiliśmy wspólnie z moją Olą. Ona też produkuje, też jest DJ-ką. Fajnie, że mamy takie wspólne pasje. I właśnie wtedy wyszedł ten pomysł i tak będzie u mnie na kanale, ten soundtrack pojawi się u mnie na kanale, natomiast też pewnie gdzieś, jak się uda, to będzie go mogli usłyszeć w radiu, no czy przede wszystkim w kinie. Mhm. I zanim kolejne pytanie, to tylko mała informacja z czatu, bo tu są widzowie, którzy, wiesz, żyją tak sportem i Marcik pisze, polska drużyna wygrała pierwszy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów Siatkarzy Zaksa Kędzierzyn. O, proszę bardzo, tak. I o sporcie innym niż tylko MMA też za chwileczkę pogadamy. Ale mamy kolejny telefon, więc to jest wasz program. Wy dzwonicie, wy pytacie. Prosimy bardzo. Witam serdecznie. Siemanko, cześć. Cześć. Marcin Sierca dzwoni do was. Sierca, mam takie pytanko. Pozdrawiamy. W Fame ma walczyć jeden zawodnik z Sierpca. Mhm. Znasz może go, Kubańczyk? Z Sierpca? Powiem, kurczę, ciężko, ale opowiadaj. Z UFC. Chcę walczyć w UFC. Kto to może być? A to chyba Krycha, tak?
Tak, jest Patryk Hawilczak, fenomenalny zawodnik MMA. Co sądzisz o nim? Chciałbyś z nim zawalczyć? Czy ja z Krycho? Znaczy, nie wiem, on jest 7-7 kategorii. Znaczy, ja go bardzo, bardzo lubię prywatnie, chociaż bardzo dużo ludzi gdzieś tam... uważa, że to jest jakaś tam komiczna postać w świecie MMA, natomiast prywatnie dla mnie to jest w porządku chłopak. To miał tam jakieś ambicje, trochę go poniosło z tym UFC, bo myślę, że gdzieś tam umiejętnościami musiałby jeszcze dużo nadrobić. No co, no wesoło, no z Krychą zawsze jest wesoło, tak to skomentuję. No dobra, on chce walczyć z Don Cassio. Kto by wygrał, on czy Don Cassio? Nie, no myślę, że tutaj, że to też zależy w jakiej formule, ale myślę, że tutaj stawiałbym na Don Cassio. Jednak większe doświadczenie, kupę lat treningu boksu, na pewno by się przeniosło. Ale chodzi mi, jakby walczyli w MMA, nie w boksie. No ciężko mi powiedzieć, ale stawiałbym bardziej na Cassiusza. Tak patrząc po walkach. Dobra, jeszcze tu kolega jedno pytanie zada. Okej, słucham. Halo, halo, dobry wieczór, witam panów. Cześć. Cześć, cześć. Tutaj Darian z Płocka. Siema. Mam takie pytanko odnośnie tutaj już nie walk z Fame MMA ani tam innych gali. Mam takie pytanko, jak to jest mieć sobie za kobietę Olę Ciupę, bo ja ją szanuję, kocham i uwielbiam i trochę ci zazdroszczę, szczerze. Kurczę, no powiem ci, nie wiem, bo wiesz, nie traktuję jej jako jakiejś gwiazdy, tylko już jako kobietę, która po prostu jest moją narzeczoną i ciężko mi tak to powiedzieć. Natomiast no bardzo miło mi, że tak mówisz o mojej kobiecie, dla mnie też ją kocham i jest dla mnie bardzo ważnym elementem w życiu. No fajnie, że się uzupełniamy i fajnie, że akurat trafiłem na Olę, bo też mi dużo podpowiedziała, co jest dobre w tym wielkim świecie, a co nie. I myślę, że to był taki mój idealny przewodnik i moja bratnia dusza. Nigdy w życiu się nie spodziewałem, bo no też Olę śledziłem od dawna gdzieś tam w internecie, potem jako DJ-kę. Nigdy w życiu się nie spodziewałem, że w ogóle kiedykolwiek coś nas połączy, w ogóle tutaj śmieszna jak historia. Jak do tego doszło właśnie? No właśnie, no do tego a doszło właśnie, tak. A właśnie, to chciałem samo pytanie zadać, jak do tego doszło, nie wiem. Dobrze, już opowiadam i tobie Michale i naszemu gościowi. To było tak, że ja przez przypadek zupełny znalazłem się u Popka w studio w Koluszkach i do Popka zadzwonił menadżer chyba, że słuchaj, ty grasz za 2 godziny koncert, pamiętasz? A Popek mówił, nie, ale gdzie? I okazało się, że to jest zupełnie niedaleko tego studia. Aha. No i spontanicznie właśnie wsiedliśmy w auto. Ja w ogóle nie planowałem być na tym koncercie. Wsiedliśmy w auto, w takiego busa większego, pojechaliśmy całą ekipą z tych Koluszek na koncert. No i siedzimy sobie na backstage'u i nagle wchodzi Ola i okazało się, że nagrywa pierwszy program, bo przeszła do Eski z innej telewizji i nagrywała pierwszy program. I ja troszkę byłem szokowany, no bo też kojarzyłem ją właśnie z internetu i w tym samym momencie z Olą powiedzieliśmy, ja cię kojarzę, jak na filmach. I gdzieś tam porozmawialiśmy chwilę na tym backstage'u właśnie o tym, że moglibyśmy zrobić jakiś wspólny kawałek czy coś, gdzieś tam złapaliśmy taki lepszy kontakt. Potem ja dzwoniłem do Oli, ale nie odebrała ode mnie gdzieś tam. Potem mi wytłumaczyła, że ona tak przez telefon nie lubi rozmawiać i w ogóle. Ale złapaliśmy kontakt na Instagramie i właśnie zgadaliśmy się, Ola robiła pewien projekt, właśnie taki kawałek, który teraz też ma sporo milionów, bo już prawie 14 milionów. Nasz wspólny kawałek, Nas nie zatrzyma już nic. I po prostu przyjechałem potem na teledysk. Umówiliśmy się z Olą na teledysk, już tam gdzieś pisaliśmy. No i jak przyjechałem na teledysk tutaj do Warszawy, to już po prostu zostałem. Zostałeś w Warszawie. Tak, zostałem, potem tylko wróciłem do Stargardu. Wziąłem tak naprawdę są 2 walizki i plecak. I przyjechałem 1,5 roku temu do Warszawy. Jeszcze do Oli na pewno wrócimy, zwłaszcza, że jak słyszę od ciebie, czasami oglądacie kanał sportowy. Tak, tak, tak. Wow, super. Ale mamy kolejny telefon. Kto się do nas dodzwonił? Tak. Cześć. Halo, cześć. Cześć, cześć. Mam takie pytanie. Aha, słuchamy, śmiało. Która ci największą satysfakcję, znaczy może nie satysfakcję, ale która najbardziej z twoich walk ci się podobała? No to tu łatwa odpowiedź, chyba ta ostatnia walka, bo byłem najmocniej przygotowany, zresztą sylwetkowo chłopaki się śmieli, że mógłbym na debiuty gdzieś tam w Sopocie startować. Naprawdę wyciąłem się bardzo i to chyba naprawdę forma życia. Teraz troszkę już słodyczy podjadłem po walce, więc troszkę kilogramów wróciło. Natomiast tak, najbardziej satysfakcjonująca dla mnie była ostatnia walka z Marcinem. Aha, i jeszcze takie ostatnie pytanie. Kiedy jest jakiś najbliższy koncert?
A to musisz naszego rządu zapytać. No właśnie, to... bo strzenia. Ale zepsuli ci jakieś plany? To... Znaczy, powiem ci, no strasznie, bo tak jak miałem z pierwszą płytą Cały Ja, która miała mieć premierę w marcu w tamtym roku, wyszła troszkę później, no bo właśnie wtedy zaczynał się ten koronawirus, tak. I odwołali nam koncerty i premierowe, i wszystkie zaplanowane związane z tą płytą. Tak naprawdę też zamknęli nam Empiki, więc sprzedażowo też był delikatny problem. No i wracamy rok później i mamy to samo niestety. Znowu wydaje płytę, znowu jest taki okres. Myślałem, że kurczę, na tą wiosnę już troszkę będzie lepiej, no... nie przewidziałem tego, że wróci lockdown, no i tak sam, no znowu teraz są galerie zamknięte, w których są Empiki, to dla nas sprzedażowo troszkę kiepsko. Natomiast zauważyłem, że przez tego koronawirusa to już naprawdę wszystko do internetu wróciło i ta sprzedaż stacjonarna już odchodzi do lamusa tak zwanego. Tak, spokojnie. Dzięki za zapytania. Tak, dziękujemy. Dziękuję też poprzednim chłopakom z Sierpca i z Płocka. A wracając do Oli, powiedz, jak bardzo cię zmieniła, co w tobie zmieniła, bo czytałem w jakimś wywiadzie mówiłeś, że zmieniła twoje życie o 180 stopni. No chyba po prostu, wiesz co, z chłopcem musiałem się stać dojrzałym mężczyzną, który musi potrafić zadbać o dom, który nagle spadły na mnie takie, wiesz, proste rzeczy, jak, nie wiem, no kupowanie jakichś tam produktów do mycia mieszkania, jakieś, wiesz, płyny, jakieś, żeby pamiętać, żeby ręcznik papierowy kupić, żeby zawsze papier toaletowy był, żeby było mydło, żeby poogarniać. Jest taki systematyczności takiego normalnego życia po prostu mnie nauczyła, wiesz, taki przyjechałem tutaj trochę do Warszawy jako dzieciaczek, któremu wszystko się należy, a szybko mnie życie zweryfikowało i myślę, że poukładała mi troszkę w głowie, pokazała mi, co jest okej, okay, co nie jest okej, okay. I też jacy ludzie potrafią być, którym ja ufałem. No, fałszywi, bo... Zdarzało ci się, że masz tak... Tak, zdarzyło się często, że wiesz, nie zauważyłem tego, że po prostu ktoś był ze mną dlatego, żebym go oznaczył kilka razy na Instagramie i gdzieś tam bardziej czerpali ludzie z tego korzyści, a ja byłem takim bardzo ufnym chłopakiem, który zgadzał się na różne rzeczy, który tam kiedyś komuś pożyczył pieniądze, potem ich nie odzyskał i wierzyłem po prostu, że świat jest piękny, a Ola mi powiedziała, tutaj tak się śmieję, ale ona powiedziała właśnie, że potrafi być okrutny. I troszkę inaczej zacząłem myśleć. Dużo mi poukładała w takich prostych sprawach. Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo, halo. Cześć. Witam, hej. Cześć, Kuba. Mam głównie tutaj pytania do ciebie. Witam pana Michała również. Cześć, cześć. Kuba, no to tak, na początku gratuluję ci wygranej na Sejmie. Bardzo dziękuję. Kuponik przed, oczywiście. Tak, kuponik przed, to się cieszę, bo czasami właśnie tak jest. Największą presję to znajomi wprowadzają przed. No cześć, Kubuś, ale słuchaj, tam postawiliśmy na ciebie, wiesz, no, żebyś nie przegrał. Presja, tak. Tak, słucham dalej, przepraszam. Nie no, ogólnie to jestem twoim wielkim fanem, bo słucham cię od mega dawna. Bardzo miło. Teraz wiadomo, czekam na płytę Mega Kot. Szkoda, że opóźnienie, no ale nie twoja wina, ze względu na koronawirusa. No i w sumie, no, życzę ci powodzenia w dalszej karierze muzycznej, jak i na Fejmie. Powodzenia. Miłego wieczoru. A, to taki miły telefon. Takie był. Też są. Tak, tak, tak. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Takie też są bardzo miłe, dzięki wielkie. Widzę, że są też pytania, no bo my jesteśmy kanałem sportowym, ale oczywiście u nas jest najwięcej piłki nożnej. O twoje fascynacje piłkarskie. Igor Kacper Semeniu. Co Kuba sądzi o obecnej formie Realu Madryt? Bo, a to jest, bo to jest chłopak ze Stargardu, mój znajomy. Tak? Akurat się trafiło, tak. A, proszę bardzo. Jak fajnie. No to Igor, pozdrawiam fan cię. Barcelony, z tego co wiem. O, dlatego może takie pytanie. No Real jedyna drużyna z Hiszpanii, która teraz... W Lidze Mistrzów, tak, ale... Tak. O tytuł? Właściwie nie, cały czas walka jest otwarta, co w Atletico? No jest, tak, no jeszcze tam Atletico jest, cały czas walka tytułu jest otwarta, natomiast ten sezon ani w wykonaniu Realu, ani to jak wspominamy Barcelona nie jest jakiś świetny, a jestem zaskoczony, ale myślę, że może to przez ten brak transferów, może tam gdzieś brakuje świeżości jakiejś, nie wiem, mam nadzieję, że Zidane ma jakiś plan na to wszystko. A jak powiedz w ogóle, dlaczego Real? Jak to się zaczęło? Od czego? Od pana, którego mam tutaj na koszulce? Galaktyczny no to, Real? Czy... Tak, tak, to były już te czasy.
czasy, wiesz, to był Roberto Carlos, tak. To był Raul, to był gdzieś tam Beckham, to były te ci zawodnicy, którymi większość ludzi się wzorowała, tak. Wiesz, na osiedlu. No i ja byłem piłkarski, mój tata nauczyciel WF-u, więc gdzieś tam ten sport u nas zawsze był, też trener w Błękitnych, już rozmawialiśmy tutaj chwilę przed, miał krótki okres tam trenowania właśnie w Błękitnych, no a u mnie ten Real tak się wziął, że właśnie jestem zazwyczaj wierny jednej drużynie. I mimo tam porażek, czy mimo sukcesów, zawsze byłem przy Realu, zawsze oglądałem mecze, nawet często ligowe, jak miałem troszkę więcej czasu, teraz ciężko. I zawsze gdzieś ten Real budował we mnie takie pozytywne emocje, że nawet jak coś się źle działo, czy coś u mnie w życiu, to czekałem na mecz, bo grał Real, bo była Liga Mistrzów. I zawsze to pamiętam jak z tatą. Tata bardzo dużo mnie tak kształtował piłkarsko. I właśnie wtedy ta drużyna, mój tata bardziej za Juventusem, a ja zawsze gdzieś tam mówię, nie, Real, mój ukochany Real. I tak po prostu się przyjęło od dzieciństwa. Real i obok niego Błękitni. Tak, i Błękitni. Nawet Błękitni. Widziałem na teledysku, byłeś w koszulce. Tak. No, ja jestem bardzo lokalnym patriotą. Ogólnie Stargard to jest miasto, które gdzieś tam w moim sercu jest zapisane bardzo często w utworach. Wspominam o Stargardzie. No mieliśmy raz piękną przygodę, o której pamiętam, na pewno świetnie wiesz. To było chyba 2014-2015 sezon. Byłem nawet na meczu Polski, w Poznaniu. Tak. Pamiętam, no emocje nie do opisania. To, co się działo w Stargardzie po prostu w tym okresie. Ja pamiętam, jak miasto organizowało autobusy na mecz wyjazdowy do Lecha Poznań. Naprawdę, no coś pięknego, tak. A nie było nigdy takiej możliwości jeszcze tata trenujący w Błękitnych, żebyś poszedł tą drogą? Wiesz co, kurczę, moi rodzice byli tacy, że pokazywali mi wszystko, czym mogę się zainteresować, bo tak naprawdę gdzieś tam kiedyś mama zabrała mnie na pierwsze lekcje śpiewu, to wyniknęło z tego. Moja mama choreograf w Młodzieżowym Domu Kultury uczyła tańca właśnie dzieciaczki i były takie czasy, że po prostu zabierała mnie do pracy, no bo nie było co z tym dzieciaczkiem zrobić i tam były różne grupy, tak? I właśnie jak moja mama prowadziła zajęcia taneczne, to wysyłała mnie na śpiew. I właśnie tam gdzieś te moje zalążki stawiałem muzyczne, potem gra na instrumentach, bo już prawie 15 lat gram na gitarze, na klawiszach troszkę krócej. I właśnie tak to się potoczyło i oni mi wszystko pokazywali. Tata mi potem pokazał właśnie piłkę nożną, grałem w trampkarzach, potem w juniorach młodszych, w juniorach starszych. Miałem swoją przygodę w Błękitnych. No i potem też zaczęły się sztuki walki. I kurczę, tak sobie wybrałem, że te sztuki walki i ta muzyka to jest... To jest to, co gdzieś w życiu chciałbym przeplatać i tak to się potoczyło. Natomiast kupę lat chodziłem na zajęcia z piłki nożnej i grałem też mecze. Także... Jako? Zazwyczaj na prawej obronie. A, no proszę. No to... Tak. Dzisiaj Bereś, jak sądząc po powołaniach Pawła Sosy. Tak. Kolejny widz jest z nami na antenie. Prosimy bardzo. Witam serdecznie, Kuba. Cześć, witam serdecznie. Cześć. Wiesz co, teraz zacznę takim kawałkiem, jak się dzieje, bo ty sam grazi do Ligi Pan. Znam, skądś tam znam. Tak jest. Kuba, powiedz, ja chciałbym na początku pozdrowić tego mojego chłopca, którego wspierałeś. Nie wiem, ile go tam wspierałeś rok, czy półtora, ale... No niestety, no wyszło jak wyszło, dla mnie to też bardzo smutna sytuacja. Kuba, powiedz mi, bagowo 8-4, a co byś powiedział na przykład 9-3, taką walkę, powiedzmy, super fight. Taką super fight, to była walkę, jakby stoczył. 93. Na 93 mówię, tak, na 93. A jest jakiś, myślisz o jakimś konkretnym przeciwniku, czy po prostu... Wiesz, to chciałbym na przykład, nie wiem, w Ukrainie na przykład, bo ty lubisz kickboxing, więc myślę, że by było łatwiej dla ciebie. Ale ja nie o MMA. Kuba, jakby to powiedzieć, znam cię od, wiadomo, od kamerzysty i tak dalej, nie wiem cię początkowo za poważnego człowieka, ale jak zobaczyłem twoje wyświetlenia, twoje numery, to po prostu no, zmieniłem zdanie o tobie i chcę to powiedzieć publicznie. Teraz wczoraj się napisałem w DM-ie, że mogę, że jak te trasy odwołali, to może mi się najebać alkoholu, więc... Znaczy... Ale no, po prostu tak jakby, ja też jestem jakby osobą niepełnosprawną i tak dalej, dlatego mi żal tego chłopaka, co to się stało z nim.
Znaczy, bardzo, bardzo miło, jeśli mogę ci wtrącić w słowo, właśnie ja kiedy przeszedłem tam troszkę na tego YouTube'a, to właśnie było tak, że może gdzieś to w stronę pieniążków, że to mnie zmieniło, że taki normalny chłopak, któremu gdzieś tam ten sukces rósł już, gdzieś się sprzedał, żeby... No i właśnie wtedy po moim pojawieniu się na YouTube'ie, gdzie tam, no, oni byli strasznie kontrowersyjnymi twórcami, to właśnie gdzieś dużo ludzi troszkę inaczej przez zły pryzmat mnie oceniało, natomiast teraz, tak jak mówisz, bardzo mi miło, bo dużo ludzi do mnie podchodzi i nawet przeprasza gdzieś tam, mówi, kurde, słuchaj, tak cię oceniłem przez tego YouTube'a, jest naprawdę w porządku gościem, także bardzo dziękuję, bardzo miłe słowa. Jeszcze jedna kwestia tylko, Kuba. Kiedyś taki Radek Paczulski zrobił posta z takim chłopakiem, co robi tancy, nie wiem, czy to widziałeś. Tak, kiedyś. Bez nóg, tak, wytrenuję taki chłopak. Ja powiedziałem, lecę do Radkowi, że też z osobą niepełnosprawną i wpadam do tego wyniku i robimy trening normalnie. I też zapytam cię rzadko, jak będzie Radek chciał. Jasne, chodzi o trening wspólny, tak? Tak, no mógłbyś porobić. Jasne, słuchaj, jakbyś chciał, to nawet ze mną zapraszam na taki trening. Nie ma żadnego problemu, napisz do mnie na DM-ie, przejrzę wszystkie. Ale po ja prostu. Się nie dokopię do ciebie, Kuba. Słucham? Ja się nie dokopię w tych DM-ach, ty masz dla tych DM-ów, że... Że się nie dokopiesz. Dlatego mówię, że specjalnie sprawdzę wszystkie DM-y po naszej rozmowie tutaj. I to parę spłynie, podejrzewam, w tym momencie. Tak, no i spróbuję się dokopać do twojej wiadomości. I Kuba, to że ja chciałbym ci powiedzieć, że jestem fajną osobą, fajnym człowiekiem, fajnym sportowcem. Rozwijaj. Kurczę, tyle komplementów, że zaczerwieniłem. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Panie Wirale, a to panu mam pytanie. Halo? Słucham, tak, słuchamy. Panie Michale, mam takie pytanie. Co pan myśli na temat tego, że nie ma Tomka Kędziory w kadrze, bo uważa, że to jest skandal, tak samo jak Bartka Kapustki, też to jest skandal. Na skandalach się, to zaraz zrobił błąd, moim zdaniem. Przepraszam, nie zrozumiałem. Tomka Kędziora chyba Tomka nie ma Kędziory. W kadrze, tak. Wiesz co... Z jednej strony mi też go bardzo brakuje, najbardziej sensacyjny brak, taki, no 18 meczów, wiesz, zagrał Kędziora, Brzęczka. Dla wielu zaskoczenia. I trochę jedziemy na te trzy mecze z jednym tylko prawym obrońcą. Mm-hmm. Ale Sousa mówi, że zrobił to z jakiegoś powodu, podobno wytłumaczył to samemu Tomkowi, mówiąc, że zobaczycie, jak zagramy te trzy mecze, czemu ja go akurat nie potrzebuję, ale jeszcze go kiedyś będę potrzebował, wykorzystam. Dopóki Sousa nie zagra, nie mogę go krytykować, bo rozumiem, że ma jakąś totalną koncepcję. Dziwi mnie to, bo ktoś gra dużo w tym Dynamie, nawet chyba w tym momencie, jak gadamy. Spotkanie teraz? Właśnie, oni mają z Villarrealem chyba. Czy z ja nawet nie mam pojęcia. No Europy, chodzi o to, że gra, tak? A zostali powołani tacy, którzy nie grają albo grają. Ale wiesz co, będziemy go oceniać po tych spotkaniach. Nie chcę tutaj krytykować za bardzo. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Cześć. Hej, dzięki za miłe słowo. Właśnie, za 15 minut ma mecz z Villarrealem i jest chyba w pierwszym składzie. A propos tego pierwszego pytania, no właśnie o twój, tutaj Zeno też dopytuje, jak będziesz wspominał ten twój flirt z Imperium Lorda Kruszwila. Smolar 16 sformułował to tak. Czy uważasz, że filmy Lorda Kruszwila miały jakiś ciekawy walor edukacyjny, przerysowane pewnej kreacji postaci? Co najlepiej wspominasz ze współpracy z Kruszwilem i kamerzystą? Czy było warto? Znaczy z Kruszwilem to jakby nie było, cały czas mamy kontakt, zresztą ostatnio nawet załatwiłem mu mieszkanie, obok mnie wynajmuje, mieszkamy dwie klatki obok siebie, tak. Szkoda mi się trochę tego chłopaka zrobiło, bo wiesz, oni naprawdę tworzyli bardzo kontrowersyjny content. Tak. W Szczecinie byli znienawidzeni przez właścicieli sklepów i różnych innych instytucji i po prostu tak pogadałem po męsku z Markiem, powiedziałem, słuchaj, no ty nawet już prywatnie, jak wchodzisz do niektórych sklepów w Szczecinie, to się wyganiają. Mówię, może to jest ten czas... Trochę już lat masz na karku. Mówię, może ten czas, żeby po prostu wyprowadzić się ze Szczecina, spróbować w Warszawie. Wytłumaczyłem mu to, że są naprawdę fajne możliwości, fajni ludzie i że to miasto potrafi rozwinąć człowieka i skorzystał. Teraz mieszka tutaj w Warszawie, naprawdę dobrze mu się wiedzie, z tego co wiem. Z kamerzystą nie mam kontaktu i nie chcę mieć. Gdzieś tam mamy jakieś tam prywatne zatargi. Natomiast co dobrego stamtąd wyniosłem? Na pewno najlepsze było to, że po prostu miałem swoje studio w końcu, bo kamerzysta
artysta zainwestował w studio i tam robiłem swoją muzykę również, nie tylko ich. I to był dla mnie największy plus, że ja tak naprawdę... No różne sytuacje finansowe były u mnie w życiu i akurat wtedy był bardzo ciężki okres, w którym nie mogłem sobie pozwolić, żeby na przykład zapłacić 500 zł za sam beat, potem jeszcze zapłacić na przykład powiedzmy 300 zł za studio i jeszcze na przykład 300 zł już rzucam takimi kwotami, aż ktoś to obrobi, żeby ładnie brzmiało. Mhm. Powiedzmy, że taki kawałek, nawet jak wychodziło to 1000-1500 zł, no to dla mnie wtedy były ogromne pieniądze, a u kamerzysty robiłem to sam, bo ja również siedzę i obrabiam wokale sam kupę czasu, uczyłem się tego od dziecka gdzieś tam na YouTube, jakieś poradniki, więc to był największy plus, że ja po prostu mogłem się sam rozwijać, że wydawałem swoje numery, tak jak na przykład kawałek Zwykły Chłopak, jak go sam nagrałem, sam się zrealizowałem, sam sobie go zmiksowałem, zmasterowałem, jeszcze sam złożyłem teledysk z takich urywków z mojego dojrzewania etapu, więc to było najlepsze, że ja tam naprawdę miałem dostęp do swojego studia i mogłem się realizować w 100% i rozwijać. No i wtedy też było super, bo przestałem pracować na etacie. No, tak. W ogóle co to był za etat? Twoja pierwsza praca? Znaczy nie, to już była któraś z kolei. No, znaczy ja się żadnej pracy nie bałem. I pracowałem w Tartaku, gdzieś sobie dorabiałem. Tartaku, ale tak typu z piłą i tak dalej? Znaczy nie, ja akurat byłem do zadań specjalnych, czyli na przykład byłem załadowany na przyczepę z trocinami i te trociny wszędzie wchodziły, tak, spędziały, a my ładowaliśmy do worków te trociny tam za jakieś śmieszne pieniądze. Natomiast ja byłem takim człowiekiem nauczonym od dzieciństwa, że po prostu sam sobie zbierałem na moje pasy, tak jakby, bo troszkę moi rodzice nie rozumieli tego do końca, że jak ty będziesz żył z tej muzyki, idź na studia. Ja 3 lata studiowałem informatykę też, zdawałem i rozszerzoną fizykę, takie przedmioty na informatyce. Musiałem bardzo dużo nadrabiać, bo byłem na profilu humanistycznym, co w ogóle nie miało żadnego połączenia z tym, co robiłem później na studiach. Natomiast no tak to się wszystko porozwijało. Teraz będę dalej się rozwijał muzycznie. Właśnie też tak teraz myślami wróciłem do tych moich studiów, bo tak powiedziałem i aż mnie troszkę zamroczyło delikatnie. Skończyłeś je w ogóle? Zabrakło mi pół roku, tylko to był właśnie bardzo ciężki okres dla mnie, bo ja bardzo dużo musiałem nadrabiać. Wiesz, wyszedłem z humana, musiałem nadrabiać matmę, fizykę i tak naprawdę robiłem to na siłę. I ostatnio miałem takie pytanie, co bym zrobił, czy jedną rzecz bym zmienił, jakbym mógł cofnąć czas? To chyba po prostu bym od razu poszedł w muzykę, a nie na te studia. No ale wracając do pracy, bo już tak rozwinąłem, to pracowałem też w lokalnej rozgłośni radiowej w newsroomie. No właśnie, pisałeś wiadomości. Tak, czyli pisałem wiadomości. Mogłeś pójść w ogóle w inną stronę, tak. Być dzisiaj dziennikarzem. Tak. Prowadziłem, znaczy to była ogromna zajawka, wywiady robiłem z różnymi trenerami. W Stargardzie też jest ekstra liga, więc czy tam koszykówka, czy piłka nożna. Tak. I potem pracowałem w takim też podobnie, ale lokalny portal informacyjny, czyli tam jakieś newsy z miasta, rada powiatu, rada miejska, tam jakieś takie newsiki. A w międzyczasie fajnie, bo mogłem realizować się i czasami było tak, że po prostu jak skończyłem swoją pracę, to siedziałem przy komputerze, miałem słuchawki, wrzucałem sobie jakiś beat i pisałem teksty. Także tak to wyglądało, tak. I rozwijałem się gdzieś tam jako dziennikarz, no a potem już właśnie zrezygnowałem w 100% i poszedłem w muzę. Mamy kolejny telefon, ktoś już długo czeka, proszę bardzo. To ja się siema. Tak Bardzo dobrze. Siemanko, cześć, hej. Siema, ja dzwonię z pytaniem do Kuby. Słucham, bardzo cześć, dobrze. Hej. No bo cały czas spamuję, że każdy wciupa Ole. I ja mam właśnie takie pytanie, czy nie przeszkadza ci, że gdzieś tam się rozeszły po twojej ostatniej walce takie zdjęcia wszystkich partnerów właśnie Oli. Aha. No wiesz, no ja, jak mam do tego podchodzić, no kurczę, wiesz, chodzi o to, że ja nie mam wpływu no, na byłych partnerów mojej partnerki. No ja też miałem w swoim życiu jakieś tam inne partnerki, wiesz, no jesteśmy dorośli, każdy z nas przechodził jakieś etapy w swoim życiu, każdy miał innych partnerów, no i cieszę się, że po prostu teraz jesteśmy razem. No wiesz, ja nie cofnę czasu i na przykład nie powiem Oli, słuchaj, a z tym miałaś się nie spotykać, z tym nie. No każdy miał z nas nasze jakieś
tam swoje wybory. Ja może mniej znane te związki, no bo wiadomo, no Ola już jest dłużej w showbiznesie, więc gdzieś tam głośno było o tych jej związkach. Ja gdzieś tam też jakieś swoje miałem. No i każdy musiał z nas coś przejść w życiu, żeby teraz być razem po prostu. No tak to jest, że ludzie się dobierają, a wcześniej mają innych partnerów. No wiesz, ja mam 26 lat, Ola ma 30 lat, no to normalne, że wcześniej mieliśmy partnerów, także no nie mogę się na to złościć. No ja jeszcze mam takie pytanie właśnie o Popka. Aha. Też z Popkiem wyciekły takie zdjęcia właśnie, że gdzieś tam na lotnisku się witają, coś takiego. I czy Popek się tam nie zwierzał czasem, że coś tam doszło pomiędzy nimi? Cześć, nie, no z tego co wiem, to tam były jakieś spotkania, natomiast nie była to jakaś prywata, bardziej gdzieś tam to też są takie na przykład sytuacje, żeby nakręcić trochę wokół własnej osoby szumu, to też różni celebryci się spotykają. Czasami nawet dochodzi do takich sytuacji, że są ustawki z dziennikarzami, żeby Aha. cyknąć kilka fotek, więc nie, spokojnie, my z Popkiem rozmawialiśmy nieraz na te tematy i możesz być spokojny. O, rozłączył się. Tak. Ale generalnie wkurza cię, no bo wiesz, no jesteście celebrytami. Tak? Jest też taki rodzaj hejtu na celebrytów. Szczególnie na początku był potężny hejt, bo wiesz, no teraz też dochodzi do takiej sytuacji, że są takie związki, które tak mówiąc nowocześnie boostują się między sobą, że jedna osoba ma tam takich followersów, druga ma taka, oni się krosują, że niby są razem w związku i to daje jakiś tam dodatkowy zasięg. W ogóle nie wiedziałem o tym. Wiesz, na tej zasadzie, że to tak naprawdę jest wszystko udawane, ale ten zasięg rośnie, tak? Bo zawsze pary robią większe wyświetlenia. No i dużo ludzi myślało właśnie, że tak samo jest w naszym przypadku. Aha, że to taki aranżowany, tak? Tak, że troszkę tam jest aranżowane to wszystko. Natomiast nie, no to naprawdę u nas była, tak mi się zdaje, że miłość od pierwszego wejrzenia i po prostu no właśnie na początku wiedziałem, że po prostu będą te opinie, będzie dużo tego hejtu, będzie dużo kwasu i jadu. No bo to my Polacy z tego słyniemy, że ale jesteś często impregnowany na to, czy czasami cię to jeszcze jak każdego wkurza? Człowieka, no czasami mnie to gdzieś tam rusza, bo wiem ile uczucia oddaje Oli, ile Ola mi oddaje uczucia i wiem jakie to jest prawdziwe. Dużo ludzi naprawdę może sobie zdawać, że wiesz, że to tak pięknie nie wygląda, ale my naprawdę się uzupełniamy, dogadujemy, więc no jak każdego człowieka gdzieś tam takie mocniejsze komentarze mnie zawsze ruszą i zabolą, natomiast staram się w ogóle na to nie zwracać uwagi i zamiast czytać te komentarze, poświęcam czas Oli. Już zaraz kolejny widz, tylko jeszcze z innej bajki pytanie Patryk L., bo widzę, że często je zadaje. Mam pytanko do gościa. Kuba, czy chciałbyś kiedyś zawalczyć na Fame MMA z Adrianem Meduzą, Salamonem? Jak widziałbyś waszą walkę? Czy byłoby kluczowe w potencjalnej walce z nim stójka czy parter? No, Meduzę znam bardzo dobrze. My się też dobrze trzymamy. Bardzo trzymał za mnie kciuki podczas walki z Marcinem Malczyńskim. No, Meduza to jest kolejny przeciwnik, który jest parterowcem. Wiem, że on na zawody gdzieś tam brazylijskiego jiu-jitsu jeździł. Ja wiem, czy kiedykolwiek dojdzie do takiej walki, ja nie miałbym problemu żadnego, żeby zawalczyć z Meduzą, ale myślę, że jesteśmy po prostu takimi znajomymi. No, w tym Fame MMA też jest coś takiego, że no, niektórzy nie chcą między sobą walczyć po prostu, bo jakoś prywatnie po prostu może nie, że nie wypada, ale to jest właśnie jakiś taki szacunek wspólny. I myślę, że tak mogłoby być u mnie i u Meduzy, ale jeżeli doszłoby do takiego pojedynku, to wchodzę all in i ja jak zwykle stójkowo, no i myślę, że tak bym atakował. Prosimy bardzo, kto się dodzwonił? Witam tu pana Michała, cześć Kuba. Cześć. Ja tu jestem z kolegą i mam pytanie do Kuba, kolega będzie miał do pana Michała pytanko. Dobra. Dobrze, spoko. Kuba, co sądzisz o walce Don Cassio z Normanem Parker? Jak stawiasz Cassio? Ma szansę, nie ma szans? Jakbyś zapatrywał się? No już się wypowiadałem raz, wiesz, tak powiedziałem dyplomatycznie, że stawiałbym 50-50. Natomiast nie wiem, czy Cassio podejdzie serio do tej walki, czy jaki on ma na to plan. Natomiast no wiem, że Norman walczył w UFC, jest no bardzo mocny, bardzo silny, zresztą było to widać po walce z Borysem Mańkowskim. No Cassio będzie miał ogromną przewagę warunków, tak? Jest dużo wyższy i chyba będzie dużo cięższy od Normana. Natomiast myślę, że... Ma robić do 8-5 bodajże. Tak? Aha, do 8-5. No mają... Dobra, to tego nie wiedziałem. Natomiast no kurczę, myślę, że bardziej tutaj doświadczenie
Normana gdzieś tam przeważy. Chociaż, no nie wiem, no Kasy może zaskoczyć też. Oni chyba będą się w małych rękawicach mają się bić. Nie, w dużych chyba. Nie, a, w dużych normalnie? Że w dużych, bo tam na konferencji, jak mówili, to Kasy chciał podobno w Open i Otano, Pat Króla, jak on to sobie wymyślił. Rozumiem. No powiem ci, nie wiem, jak się skończy ta walka, bo Kasy już naprawdę potrafi zaskoczyć i wiemy dobrze, że bił bardzo dużo w tym boksie i ma dużo walk stoczonych, więc jak się bardzo mocno przygotuje, to już widzę, że coraz więcej się pojawia takich opinii, że Kasy już może zaskoczyć. No ja stawiam, bym tu, nie wiem, no może tak 60 do 40 dla Normana Parkę, chociaż wiesz, no Kasiusza bardzo lubię prywatnie i to nie jest tam jakieś tutaj prywatne opinie, staram się być, wiesz, stronniczy i po prostu tak bym obstawiał czysto sportowo, natomiast serduchem nie jestem za żadnym, niech wygra lepszy po prostu. A osobiście byś widział się w walce z Kasiem w przyszłości, czy ja? No jasne, my już rozmawialiśmy o tym z Kasiuszem. Myślę, że jakby jakieś tam dobre pieniądze na stole się pojawiły, to na pewno byśmy zawalczyli. Śmieliśmy się nawet na jednym cage'u. My się znamy prywatnie, także no nie wiem, no jakoś nie ma ciśnienia na taką walkę czy coś. No, natomiast jeśli miałoby dojść do takiej walki, to myślę, że no na pewno tam by jakieś musiałyby być dobre warunki. No bo tam ogólnie on mówi, że tego Gamrota, McGregora tam już podobno na tam... Znaczy ja nie wiem, czy w ogóle jestem odpowiednim przeciwnikiem, bo tam Kasiusz już to celuje w gwiazdy UFC, to ja tutaj jestem malutki. No, wiem. No tylko trzy wygrany na fejmie, to gdzie ja tam... Ale no. nie pokonany, może chce być tym pierwszym, który może. Natomiast no tak jak mówię, tam Kasiusz już gdzieś chyba celuje bardziej w gwiazdy UFC, dlatego ja to nie jestem tam planowany nawet. A na najbliższej gali byśmy zobaczyli cię na 10, bo dużo mówię, że... Zobaczycie mnie w postaci, zobaczycie mnie w postaci komentatora, ponieważ ostatnio... Zawsze chciałem się sprawdzić w tej roli i ostatnio miałem okazję skomentować dwie walki i bardzo się spodobało ludziom i nawet pisali mi, że fajnie, aha, że kurczę, pierwszy raz to robiłem, że się naprawdę świetnie sprawdziłem i włodarzom też się spodobało, więc teraz będę komentował kolejną galę. Czyli dokładnie to tak jak w tym wpisie. W takim razie... I tak, przekazuję kolegę, że to pytanie panu Michałowi zadał. Jasne. Dobra. Dobry wieczór, panowie, witam. Witam Kubę, witam pana Michała. Cześć, witaj. Cześć, hej. Takie pytanie do pana Michała. Co pan sądzi o powołaniu Kamila Grosickiego? Wiesz co? Nie powinien być powołany i gdyby to był każdy inny piłkarz z tej kadry, który nie gra zupełnie na co dzień w klubie, to bym tutaj się jak niczym Rejtan albo krytykował ostro Sousę, ale Grosik, no to jest serce tej kadry. To on nawet, ja myślę, że za zasługi to przyznaje Sousa, ale te zasługi to są na przykład to zrozumienie z Robertem Lewandowskim, te asysty. No nie jestem w stanie hejtować Grosika i powiedzieć, że to jest niepoważne, choć gdyby on nadal nie grał w tym West Bromwich do końca czerwca, nie zagrał meczu, no to na euro w roli... tak zresztą już były takie memy przykre dla Grosika, bo wiemy, że jak on wejdzie, to szarpnie, da serducha z wątroby. No to wszystko. Że atmosferiks, że był atmosferiks. No właśnie, ale Peszko. To też chodzi dużo o atmosferę tak, w drużynie. Tak, bardzo. No Grosik... No, trochę to jest jego wybór, tak? No bo mógł gdzieś przejść, zejść z kasy. No tak, ale został. Walczy. No z drugiej strony, jeżeli to już jest jego ostatni tak wielki kontrakt, chce, wiesz, no to naprawdę są wielkie pieniądze, wy musicie zrozumieć, no, że jak to jest, tam zdaje się, że on 700 tysięcy złotych tygodniowo, czy miesięcznie, już nie chcę, 160 chyba tysięcy złotych tygodniowo, miesięcznie, 700 potężne tysięcy, pieniądze. No to już jest ostatni, to do czerwca chcę tych parę miesięcy dociągnąć. No już od drugiego takiego kontraktu w karierze nie dostanie, więc no trochę ciężko mi sobie wyobrazić Grosika na Wembley od pierwszych minut przy tym niegraniu, ale zobacz, przyjechał, trenuje indywidualnie, no tak. Będzie na pewno fizycznie, na pewno będzie przygotowany. No, brak rytmu meczowego. Z drugiej strony, jak mówię, no taki zadaniowiec, może na przykład na ostatni kwadrans, żeby tam właśnie, żeby coś biec i szarpnąć właśnie tak. Gdzieś tam na skrzydełku, dorzucić tak. Tą piłeczkę. Ciemno do lewego dorzucić to. Tak. Więc nie mogę tutaj hejtować i dalej szybki, jakby nie było. Tak. No, nie wiem, czy się zgadzasz, czy byś na przykład nie widział Grosika absolutnie. Nie, mi się wydaje właśnie, że za te zasługi, które to daje każdy, zasługuje na to, żeby tam być. Dzięki.
Dzięki za pytania wam obu. Pozdrawiamy tak, dziękujemy was. Bardzo. A moglibyśmy jeszcze jedno takie szybkie pytanko? Proszę bardzo, byle do Kuby. Nie, już końcówka. Nie, to nawet nie do Kuby, tylko bo widzę, że ponad 5,5 tysiąca osób ogląda teraz transmisję na żywo i ci, co wiedzą, to dzisiaj jest trzecia rocznica śmierci Tomasza Hady i jak mogą to, żeby ku śmierci jego zapalić znicz na czacie napisać, bo wiemy, że Kuba na pewno też wypowiadał się, że Tomka na pewno słuchał. Tak, tak, to jest mój idol, mój idol z dzieciństwa i człowiek, który też prowadził mnie jakoś tak wersami. Miałem taką osobę, której słuchałem i która była moim motywatorem, tak, już trzecia rocznica śmierci. No i chciałbym na pewno pozdrowić chłopaków z Żardowa i całą KSS NS Łódź. Jak możesz, Kuba, trzyma jutro za nas kciuki, bo derby mamy z DKS-em i żeśmy trzymam kciuki za derby, panowie. Oby do przodu. I pozdrawiamy was. Dzięki za pytanie. Kuba, pozdrowionka. Dzięki, pozdrowionka. Hej, trzymajcie się. Bardzo dobry pomysł ze zniczami, zachęcamy. Notabene patrzę też prośba o łapki w górę, bo wjechała tutaj taka grupa i nam dała sporo w dół, więc jakbyście mogli odbić i dać trochę w górę. Tak, mamy hejterów, ale mamy. To dobrze, to znaczy, że wtedy są zasięgi. Parę z czatu, bo czat dopytuje na przykład Krystian Tyburski. Kuba, jaką masz wadę wzroku? Ja mam astygmatyzm, odziedziczyłem po babci mojej. I no niestety ta wada się zmniejsza, bo z tym astygmatyzmem to jest tak, że to oko jest jajowate, na tym polega po prostu ta wada i ono do pewnego momentu w życiu nam rośnie i ta wada się tak jakby, mamy moment w życiu, w którym ona się zeruje. Jakby miałem wtedy 21 lat i faktycznie widzenie miałem świetne bez okularów, natomiast nie trwa do długo, bo potem oko w drugą stronę się zniekształca i ta wada rośnie. U mnie to teraz jest około 1,5 dioptrii na jednym i drugim oku. No i coraz gorzej widzę niestety, lata lecą i planuję właśnie zoperować sobie, bo można sobie zoperować laserowo tą wadę wzroku, więc planuję taką korektę zrobić. Czat też dopytuje o tajemnicę numerów na twoich palcach. Gdybyś walczył kiedyś, zdecydował się na gromdę, gdzie jest na gołe pięści, to ostatnią rzeczą, jaką by zobaczył przeciwnik, byłyby te cyfry, tak. Co one oznaczają. Znaczy... Pytają, czy to może pin do karty? Nie. Tak, nie. Nie, no pin do karty to nie. Natomiast ja ogólnie tatuaże mam bardzo sentymentalne. Każdy z nich coś znaczy. Na jednych palcach mam 1995, czyli rok 95, data mojego urodzenia. A tutaj mam bardzo sentymentalny. Na tatuaż to jest 12x7, czyli Prusa 12x7 tak naprawdę. Klatka moja ze Stargardu, w której się wychowywałem. Tam miałem swój jeden pokój z bratem. I to były takie... trudne czasy, ale bardzo fajne i bardzo, bardzo je mocno wspominam i bardzo ogromny mam sentyment do tego mojego bloku, tej mojej klatki i tego mieszkania, w którym się wychowywałem i w którym spędziłem najlepsze czasy mojego dzieciństwa. To tak. A z nami kolejny widz. Prosimy bardzo. Siema. Siemanko, cześć, hej. Szymon, kurde, pytanie mam do Kuby. Słucham. Ja mam pytanie, czy płyta Wody Kod będzie 26 marca na Spotify, czy jednak trochę później? Wiesz co, już ci odpowiadam na ten temat. Niestety jest tak, że po prostu płyta była zgłoszona i płyta na Spotify pojawi się z oficjalną datą premiery, czyli w tym wypadku to jest 2 kwietnia. Natomiast polecam zamówić sobie wersję preorderową na stronie preorderu i tam te płyty dotrą do was 1 albo 2 dni wcześniej, po prostu przez tego koronawirusa. Troszkę nam się pokrzyżowały plany. Musieliśmy przenieść premierę z 26 marca o tydzień na 2. Natomiast wszyscy, którzy zamówili sobie preorder, to dostaną płytę 1 albo 2 dni wcześniej i będą mogli przesłuchać sobie wszystkich numerów przedpremierowo. Także na tej zasadzie. A płyta cała pojawi się w nocy z 1 na 2 na Spotify. No na pewno będę, jeszcze chyba kilka boksów zostało, także... Tak, znaczy już chyba, nie wiem, zostało 5 boksów, także już może nie być, natomiast jeżeli ktoś jeszcze zdąży, to polecam. No to może jeszcze zdążę, także tak. Pozdrawiam tutaj ciebie, pana Michała, chciałbym pozdrowić jeszcze kolegów, te Roberta, Beniamina i Wiegra, jeżeli oglądają, także pozdro dla nich, dzięki. Pozdrawiamy serdecznie, dzięki, hej, pa, cześć.
Pozdrawiamy cię serdecznie. Dużo jest pytań. Karol Bednarz na przykład. Panie Hales, pyta pan Kuby o piosenkę Jak Ptak i czy będą jakieś bonus traki na płycie. Ale nie wiem, co w kontekście Jak Ptak. Co... A to jest taki kawałek z Popkiem, właśnie jeden z tych, o których wcześniej rozmawialiśmy, że tam właśnie to były takie kawałki, wiesz, nagrywane gdzieś tam podczas naszych różnych spotkań i ten kawałek sobie leży gdzieś tam na dysku. Miał wydać, miał być na płycie Młody Kot, ale też nie chciałem za dużo wydawać kawałków z tymi samymi featuringami, więc on sobie leży i czeka na odpowiednią chwilę. Mateusz Rutek dopytuje o tatuaże. Skąd u Kuby zajawka do tatuaży? Była jedna dziarka za uchem, a nagle zrobiło się kolorowo. Pozdrawiam. No po prostu tak. Jest to jedna z moich zajawek, właśnie jedna z moich pasji i po prostu na moim ciele zaznaczam najważniejsze elementy z mojego życia i potem gdzieś każdy tatuaż o czymś mi fajnym przypomina, zazwyczaj najfajniejszym. Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo? Halo, halo? Halo, halo, dzień dobry. Znaczy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym zadać pytanie do Kuby, jestem wielkim fanem. Jaki jest twój ulubiony piłkarz? Mój ulubiony dobre piłkarz. Dobre pytanie. O, to jest ciekawe. O, to powiem Dawid Kownacki. Naprawdę? Bo bardzo dobry mamy kontakt. Pozdrawiam serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o taki światowy futbol, no to jednak, kurczę, chociaż już w Juventusie niestety, no to Cristiano. Ale byłbyś za tym, żeby wrócił do Realu? Byłbym za tym, bo myślę, że ta maszyna jeszcze by dużo dobrego w Realu wprowadziła, że jednak on pociągnąłby tam zespół. No i liczyłbym bardzo na to, żeby Mbappe gdzieś tam się pojawił. Właśnie, bo są przodu. Pytania o to, jako fan Realu, czy z tych, którzy tutaj są przymierzani, to gdybyś miał do Tomek Barwa. Wiem, że jesteś wielkim fanem Realu, co byś zmienił? Mbappé latem wjeżdża, a la Madrid, czy na przykład wolisz Erlinga Holanda, Halanda? Halanda, tak, różnie ludzie czytają. Czy Cristiano? Jednak bym chyba przy tym, żeby wrócił Cristiano i żeby gdzieś tam do przodu trafił Mbappé. I myślę, że to by było bardzo mocne połączenie. I myślę, że nic więcej nam do sukcesu tam chyba nie potrzeba. Cristiano, słuchaj, wiek biologiczny, facet cały czas jest najlepszym, ale on jest strzelcem z Serie A. Dokładnie, no nie starzeje się jak nasz Krzysztof Ibisz. Tak. Ostatnio hat-tryczek. Tutaj jeszcze z tych piłkarskich właśnie też Mateusz Grzyb napisał tak. Zapytaj Kubę, jak widzi najbliższe mecze reprezentacji Polski i jakich polskich piłkarzy najbardziej lubi. Proszę też przekazać, że jest świetnym człowiekiem z naprawdę wielkim sercem. No, bardzo mi miło. To już powiedziałeś, że Dawid Kownacki, pewnie znacie się, tak? Tak, znamy się prywatnie, bardzo, bardzo fajny mamy kontakt, gdzieś tam często na Instagramie się wymieniamy wiadomościami. Natomiast, bo pytanie było o polskiego piłkarza, tak? No to też na pewno Robert Lewandowski, no z ogromnym sentymentem, no gdzieś tam od dziecka z tatą przed telewizorem oglądaliśmy te jego mecze, jak się rozwija ten człowiek w ogóle, no to jest coś niesamowitego. No duma Polski, więc na pewno Robert, no a Dawid Kownacki prywatnie również. Życzymy powrotu do kadry, bo był w tej 35-osobowej kadrze, ale wypadł chyba słusznie, no bo tam, nie wiem, 3 bramki chyba w tym sezonie, ale liczymy powrotu. Ale niech się rozwija, ja jestem tego zdania, że on jeszcze pokaże. Dobrze. I kolejny telefon. Halo, halo. Cześć, jesteś na antenie. Prosimy. Dobry wieczór, z tej strony Tomek Warszawy. Cześć, Tomku. Panie Michale, mam takie jedno pytanie do pana, bo tutaj narzeczona mi nie daje spokoju. Skąd zamówiliście te półki z tyłu? Co te półki tutaj? Wiesz co? Ale wiesz, że najlepsze, że one niedługo mogą być do wzięcia, bo może... Biorę. To już macie klienta. Do Maniewska 37a, dogadamy się. A nawet nam ktoś... No nie ma problemu. Wiesz, one są tak przytwierdzone do ściany. Być może właśnie będziemy robić redesign, także bądźmy w kontakcie. Kubańczyk jest silny, pomoże mi, damy radę. Spokojnie. Także bądź tutaj z nami w kontakcie. Okej, dobra, to w takim razie to wszystko, nie blokuję linii. Pozdrawiam, panowie, cześć. Trzymajcie się. Dzięki bardzo, pozdrawiamy. Dzięki. Pozdrawiamy. Jeszcze chciałem cię zapytać o to, tak jak opowiadałeś o tym, kiedy rzuciłeś etat, to tam było pewnie jakieś tam 2 z kawałkiem na rękę. No nawet mniej. I jak nagle, ten moment, kiedy nagle zacząłeś zarabiać wielkie pieniądze, to był
szok, nie uniosłeś tego. Wiesz dlaczego? Bo dawno temu robiłem wywiad z Kamilem Grosickim, który jak przyszedł do Pogoni Szczecin, opowiadał, jak sobie kompletnie nie umiał poradzić, że nagle spłynęło i nagle co miesiąc i spływa. I po prostu taka kasa, jego chyba zarobił w miesiąc więcej niż jego tata zarabiał w rok i nie uniósł tego. I wiesz, no wiesz, wszyscy wiemy, w jakie kłopoty popadł akurat on. Zazwyczaj właśnie duże pieniądze to powodują. Czy tobie odwaliło? Czy tobie... Znaczy, był taki moment na pewno, że właśnie, i to był chyba ten pierwszy moment, kiedy właśnie minęły 2 tygodnie, jak pojawiłem się gdzieś tam na YouTubie i nagle ludzie zaczęli, nie mogłem zjeść w McDonaldzie, bo te wszystkie dzieciaki się rzuciły, Jezu, to jest ten ochroniarz od tego z YouTuba, a ja też nie zdawałem sobie skali, jak to poszło. No właśnie wtedy zaczęliśmy robić tą płytę, zaczęły spływać jakieś tam pierwsze pieniążki i faktycznie, no można się wtedy poczuć jak król życia i nieśmiertelny człowiek. Natomiast mi szybko ten etap zniknął i stwierdziłem, że byłem nauczony z domu szacunku do pieniądza i chyba, kurczę, stwierdziłem, że co ty robisz, człowieku, w pewnym momencie spadł na mnie kubeł zimnej wody i no miałem takie, wiesz co, to było, nie wiem, 2-3 miesiące takich mocniejszych imprez i takiego szału, a potem już spokojnie. A zakupowo jakoś kupiłeś coś szalonego, coś, co dzisiaj byś normalnie powiedział, nie no, w życiu. Tak, to, były chyba ciuchy Gucci, z których potem tam się śmiali, bo miałem taką czapkę i taką, wiesz co, taką nerkę, w której chodziłem cały czas, po prostu nie zdejmowałem tego za pierwsze pieniądze. I tam chyba ta nerka wtedy kosztowała około 4000, czapka 1,5 i to właśnie był taki, wiesz, mój stały element outfitu i trochę takie pozerstwo, powiedzmy, tak, że wiesz, z tymi ciuchami Gucci, że zobaczcie, do tego to bym cofnął i w ogóle zapomniał o tym. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo, słychać mnie? Tak, halo. Prosimy. No to cześć, ja dzwonię z Wrocławia, nazywam się Alan i chciałbym właśnie tutaj Kubę zapytać. Słucham cię od jakiegoś czasu i zastanawiam mnie, jaki jest twój wymarzony fit z jakimś raperem? Na pewno jeden z, są dwa takie wymarzone fity, można nawet powiedzieć trzy. Pierwszy to jest na pewno Kenke, bo to jest raper, którego zaraz po Tomku Hadzie słuchałem chyba najwięcej. Potem jest Rychu Peja, czyli polski klasyk, no człowiek, który budował tą kulturę hip-hop i ten gatunek w Polsce. No i trzecią osobą jest Bonus RPK, czyli człowiek, który teraz aktualnie przybywa w zakładzie karnym i to jest taka trzecia osoba, z którą chciałbym nagrać i mam nadzieję, że jak gdzieś będzie z nami, to się uda zrealizować tę współpracę. To są takie trzy współprace, które są moimi wymarzonymi współpracami. A mógłbym jeszcze jedno pytanie zadać? Jasne. To jest pytanie odnośnie przyszłej, może jeszcze następnej edycji Fame MMA, bo tutaj wiem, że nie za bardzo pewnie chcesz o tym rozmawiać, bo to jest jakby osoba, z którą temat jest, tak jak mówiłeś, zamknięty, ale tak może po prostu powiesz ksywkę. Jak myślisz? Bo taka walka się szykuje. Kto by wygrał? Cypis czy Elpro? O Jezu, to jest naprawdę ciężkie pytanie, bo oboje myślę, że w ogóle w tym sporcie gdzieś tam znaleźli się przez przypadek, więc nie mam pojęcia, jak w ogóle odpowiedzieć na to pytanie. To 50-50, nie wiem, co by się wydarzyło. Dobrze, to ja dziękuję. Dzięki, pozdrawiamy. Hejko też pytał o tą twoją wymarzoną współpracę muzyczną. To powiedziałeś, no tak, już. Ale jest pytanie, a z kim nigdy nie usiadłbyś do nagrania wspólnego utworu? Kurczę, chyba nigdy nawet nie myślałem, nie zastanawiałem się, z kim nigdy bym nie nagrał. Nie wiem, no naprawdę ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja jestem taką osobą, że nawet jeżeli to nie są znani artyści, bo miałem takie współprace, bardziej z takiego undergroundu, jak to się mówi, tego naszego hip-hopowego z podziemia, to również też dogrywałem zwrotki. Także nie ma zasady, nie ma takiej osoby, z którą bym nie dograł. Nie pałam tu kogoś nienawiścią. Chyba, że jakiś bym miał konflikt może kiedyś, to wtedy, ale w tym momencie nie ma takiej. A jak wygląda u ciebie hierarchia międzynarodowej sceny? Mhm.
muzycznej i rap. No to ja nie bardzo dużo... Czy to jest tylko rap, czy też... Nie, ja jestem tak naprawdę otwarty na muzykę, dlatego też, że gram na instrumentach i czasami lubię posłuchać dobrego rocka, czasami lubię polskiego klasycznego rocka posłuchać, bardzo lubię zespół Lady Punk. No to jest... wiemy, tak. To jest... A w ogóle miałeś z nimi jakiś feedback od nich, nie było jeszcze żadnego feedbacku, natomiast w przyszłości bardzo, bardzo chciałbym gdzieś, żeby Jan Borysewicz użyczył mi swojej gitary gdzieś w jakimś kawałku, jakiegoś sampla czy czegoś, a może nawet razem coś zrobić, więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie nie było kontaktu, a wracając do pytania jeszcze z tej sceny, to bardzo dużo ostatnio niemieckiego rapu słucham, bo uważam, że niemiecki rap wskoczył na bardzo wysoki poziom, tak samo jak gdzieś Stany na przykład. Mam tam swoich ulubionych wokalistów, to są tak... Wymienię ksywki, Kianusz, Acet, to są tacy raperzy, czy UFO, Capital Bra, Raf Komora, to są tacy bardzo popularni niemieccy raperzy i tam się skupiam, bo w ogóle chciałbym się niemieckiego nauczyć. Wiem, że angielski jest teraz językiem wiodącym, tak, gdzie wszędzie się dogadamy, natomiast chciałbym właśnie się nauczyć niemieckiego i może jakiś projekt z niemieckim raperem zrealizować. Ja jestem taką osobą, która chce się cały czas rozwijać, więc nie wykluczam takich rzeczy. A wiesz co, ja nie znam się zupełnie, ale trochę słuchałem francuskiego rapu, nie znając francuskiego. Tak, też ale jest bardzo modny. Bo wiesz, wylansowali ci reprezentanci Francji, oni sami śpiewali, tam był taki słynny raper tam na powitaniu na Stade France, jak oni wrócili po Mistrzostwie Świata. Jest coś w tym i właśnie może dlatego, że się nie rozumiem zupełnie słów, ale melodycznie, muzycznie to jest bardzo mi pasuje. Właśnie ta muzyka w tych czasach opiera się też na melodyjności, że zauważ, że jak jest właśnie coś fajnego, wpadającego w ucho, gdzieś prosty tekst, ale fajna melodia i nawet nie w języku polskim, to bardzo często to ludzie fonetycznie nawet podśpiewują sobie i właśnie to chyba w tych czasach już ta muzyka polega na tym, żeby to było może jakoś troszkę oryginalnie, ale bardzo melodyjne, żeby zapamiętało, żeby każdemu wpadało w ucho. I mamy kolejnego widza. Halo, halo. Halo, halo. Cześć. Jesteś? Tak, jestem. Cześć, hej. Cześć. Ja mam generalnie taki wielki props dla pana Michała, którego znam już od wielu lat. I właściwie dzwonię tylko do niego, bo nie mam kompletnie zielonego pojęcia, kim jest jego gość. Ale fajnie nam się gada, mimo że to dla mnie też nie jest wcale łatwy temat. Bo ja też się bardzo stresowałem, bo pewnie jak tata ogląda, mówi, Boże, z panem Michałem Polem. Nie, no nie gada. Ja to jestem tutaj. Jestem trochę starszy niż średnia widzów tutaj, którzy dzwonią. Bo jestem już przy 40. Ale to bardzo mi miło, bo to dla mnie też, przepraszam, że wtrącę się, wiesz, jakiś nowy target i ja też cieszę się, że mnie zupełnie inni ludzie poznają, także bardzo miło. I generalnie wychowałem się trochę na czarnej muzyce i zielonego pojęcia nie mam, kim jest ten człowiek obok. Panie Michale, szacunek za całą pracę dziennikarską. I dla drugiego pana nie wiem, co powiedzieć, bo nie wiem, kim jest. Proszę posłuchać, pooglądać ewentualnie. Tak, kanał. Zapraszamy do sprawdzania. Na Spotify znajdziesz, na YouTubie, także polecam serdecznie sprawdzić. A ja bardzo dziękuję za miłe słowa. Bardzo mi miło. I ludzie dopytują właśnie o laleczkę z porcelany, ale to musicie odwinąć, bo mówiliśmy o tym na początku programu. Tak, wszystko ale chyba jest wyjaśnione. Zapis będzie potem z live'a, także będziecie mogli sobie wrócić. Tak. Glax30 zapyta pan, co z piosenką dla Rubika miała być? Tak, to jest taki, nie wiem, czy kojarzysz temat, ale to jest taki chłopczyk. My bardzo mu pomagaliśmy właśnie. Też się cieszę, bo dzięki temu Kruszwilowi kamerzyście udało się z jednej z gal FMA uzbierać 20 tysięcy złotych. To był chłopczyk ze Stargardu, chory na nowotwór. Tam miał już różne powikłania. Naprawdę ja byłem dla niego takim oparciem, kiedy ja przychodziłem, nawet jak on już nie chciał się leczyć, nie chciał walczyć, bo no, było to ciężkie dla niego, to jego rodzice do mnie dzwonili. Ja przyjeżdżałem, byłem tą motywacją, zawsze się do mnie przytulił, zawsze rozmawialiśmy, ja gdzieś tam mu przywiozłem zawsze jakiś prezent, czy to święta, czy tak po prostu bez okazji. I był takim moim motorem napędowym, bo to było dziecko, które pokazało mi, jak walczyć właśnie, a wiem, ile cierpienia przeszedł. No i tak jak mówię, gdzieś tam po pierwszej walce Kruszwila, jak walczył, to była taka głośna walka z Karłem Minimajkiem. Tak. To wtedy z tej walki ja wyszedłem z inicjatywą, udało się przekazać 20 tysięcy złotych. Ja prywatnie też pomagałem
jak się da. Nie, jakoś bez tam większego szczycenia się, bo uważam, że po prostu prywatnie się bardzo lubiliśmy i szanowaliśmy i myślę, że byłem mu to winien. No i niestety w zeszłym roku, jak właśnie miałem przyjechać, był taki jeden z dni i dowiedziałem się, że nie żyje. I taki cios był to trochę dla mnie i też dlatego tak byłem zmotywowany na tej walce, bo to on zawsze mówił: Kubańczyk, ty w końcu zdobędziesz ten pas, w tym on do mnie oczywiście Kuba. Mówi, ty w końcu zdobędziesz ten pas, ja tak w ciebie wierzę. I kurczę, zawsze jak o tym mówię, to aż po prostu ciężko na gardle, bo miałem takiego małego wojownika, który wiesz, po prostu motywował mnie i był takim wsparciem i no ciężko nawet się o tym rozmawiać. No. Tak, smutne, ale fajnie, że wiesz, po prostu że cały czas jest obecny. Tak, nic niewinne nikomu dziecko i po prostu to jest smutne, nie? Że kurczę, go musiał tyle czekać, bo jak opowiadali mi jego rodzice, co tam w szpitalu przeżywał, to naprawdę no, nic kolorowego. Nie? Tak. Kolejny widz, prosimy bardzo. Cześć Kuba. No, cześć, hej, słucham. Panie Michale. Cześć. Ja chciałam się zapytać, czy chciałbyś zawalczyć z kamerzystą na Fame MMA? W ogóle jak wasze relacje są? No tak, lepiej, żeby ich nie było. Aha. Po prostu gdzieś tam. Jak z Elpro byłby znowu kolejny. Tak, ale myślę, że nie miałoby sensu ta walka, bardzo by się szybko skończyła. Myślę, że tutaj jest przepaść umiejętności między mną a kamerzystą. Dodatkowo on jest dużo bardziej, dużo chudszy ode mnie, dużo mniej kilogramów ma, więc myślę, że nie ma sensu nawet, bo bardzo szybko by się skończyła ta walka. A jak jesteśmy przy walkach, to gratuluję ci pasu wygrania i oczywiście szanuję cię za to, co nagrywasz i w ogóle. I chciałam się jeszcze zapytać, jak przeżyłeś śmierć Tomasza Hady? Znaczy, jak przeżyłem, no była to na pewno drastyczna wiadomość dla całej polskiej sceny. Dla mnie to był po prostu koniec jakiegoś bardzo ważnego etapu w moim życiu. Na początku to do mnie w ogóle nie docierało, że już więcej muzyki od Tomka nie zobaczymy. Cieszę się, że potem mogłem uczestniczyć w projekcie, który był hołdem dla niego, bo zostałem zaproszony przez wytwórnię Step Records na album dedykowany Tomkowi Hadzie i to było dla mnie ogromne wyróżnienie. To drastyczna wiadomość, natomiast nie znałem się z Tomkiem prywatnie, więc po prostu była to dla mnie drastyczna wiadomość jako dla fana i dla człowieka, który po prostu był dla mnie idolem. No, myślę, że dla całej kultury w Polsce to była naprawdę cios. No dobra, to w takim razie życzę powodzenia w dalszej karierze i... Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Dziękuję ci bardzo za telefon. Choć nie wiem właśnie kto, nie usłyszałem kto dzwonił. Netson mnie pyta, czy jest szansa na Popka w Hate Parku. Myślisz, że pomógłbyś namówić? Nie ma problemu, myślę, że jeden telefon i ogarniamy. No to jeśli tak, to super. Na pewno byłoby wesoło. Tutaj ktoś pisze, Adrian Śliwonik, dzieciaki powinny za szkołę się brać, a nie oglądać Fame MMA. Zawsze dużo kontrowersji. Znaczy, moja postać tutaj u was też, wiesz, budzi zawsze dużo kontrowersji, bo jednak to Fame MMA nie jest traktowane jako sport, a wy jesteście kanałem sportowym. No, ja wiem, ale poza tym my nie ograniczamy się tylko, po pierwsze, jest to fajne, rywalizacja, tak? Tak. Na przykład są u nas e-sportowcy, którzy też nie są traktowani jako sport, ale jednak gadamy cały czas o rywalizacji na najwyższym poziomie. No tak, więc... no, szczególnie, że w Polsce była taka drużyna jak Virtus Pro, tam bardzo, bardzo potężne sukcesy odnosili. Ja też nawet mieliśmy ostatnio w studiu Neo. Tak. Ja ostatnio złapałem taki krótki kontakt od krótkiego czasu z Paszmą właśnie. No właśnie, też jest bardzo, bardzo prywatny i wydaje się bardzo w porządku gościem. Nie no, legendy, Virtusi, to wiesz, to ja byłem w 2014 roku tam na IEM-ie.
zderzenie. W Spodku, oni, tak? Tak? To było wygrali, w Katowicach. Tak, nie, wiesz, i to było pierwsze takie zderzenie. Nie mogłem uwierzyć, że ludzie, wiesz, że no, jakbym był na trybunach stadionu. Wrzawa i jeszcze wszyscy rozumieją, co się dzieje. Tam ja na początku nie ogarniałem, jak był, bo na początku byli tam też StarCraftowcy. Aha, tak, StarCraft i potem Counter-Strike. I LOL jeszcze. League of Legends. I ja w ogóle to się działo tak szybko, a oni tam reagowali wybuchem, oklaskami, ja w ogóle nie wiedziałem, ale Counter-Strike akurat najbardziej czytelny. Tak, no bo to jest czytelna gra prosto, nie? Tak, tak, więc wirtusi jak najbardziej. No i też są ogromne emocje przy takich sportowych rozrywkach. Ja pamiętam, że też dużo oglądałem. Zazwyczaj to było tak, że zazwyczaj takie rzeczy się ogląda tak jak kanał sportowy, gdzieś tam oglądam, wiesz, jakiś posiłek, coś tam, jakiś obiadek i my oglądamy sobie. Tak samo było właśnie u mnie z e-sportem. Z twoich różnych tych działalności, które się w złoto zamieniają, co czego dotkniesz, jeszcze musimy powiedzieć, że oprócz przy okazji detoksu, tak, wypuszczasz też linię odzieżową. No tak, przy okazji detoks to singiel, płyta Młody Kot. Młody Kot. Tak, oczywiście. I tak, zazwyczaj jest tak, że robimy taki merch do płyty, przy płycie cały ja też był merch, ale z dużo mniejszym nakładem. Teraz, kurczę, bardzo mi dziękuję, że tak kupujecie te płyty. To naprawdę wybuchło i fajne jest to, że to jest taka kolekcja limitowana, tak, że mamy na przykład tam powiedzmy 500 sztuk koszulek, 500 sztuk bluz i więcej nie będzie. Potem oczywiście często ludzie kupują to i resellerzy gdzieś potem sprzedają, tak jak moja pierwsza płyta nielegalna, która wyszła, tak to się nazywa, legal, nielegal, tak. Wyszła w, no nie wiem ile, z 3 lata temu w nakładzie 200 sztuk i teraz widziałem, że sprzedają nawet za 1500 zł w internecie gdzieś tam, więc bardzo fajnie, że takie rzeczy, które są, wiesz, tak jakby powiedzieć, ekskluzyw, że są ograniczone, potem właśnie rosną na wartości, że to są takie jakby artefakty, ja to nazywam, że nie produkujemy tego tak jak typowo sieciówka, że wiesz, że dorabiamy cały czas materiały, tylko co płyty wychodzi jakiś tam fajny merch kojarzony z tą płytą, natomiast jest jakiś tam plan, żeby zrobić jakieś ciuszki. Tak, a powiedz jeszcze dokładnie, wyjaśnij nam, o co chodzi z płytą nielegalną. Co to znaczy, że nielegalna? Znaczy płyta legalna, no to jest tak jakby odprowadzanie podatków, gdzieś tam empiki, już naprawdę poważna dystrybucja, a nielegale to zazwyczaj robią tacy podziemni raperzy i sprzedają ją powiedzmy na własnym zakresie, o, tak ujmę, że po prostu tam gdzieś... tak jak ja sprzedawałem, czy tak, dokładnie, gdzieś tam jest coś takiego. A, no to wszystko jasne. I mamy widza i to będzie już przedostatni telefon. Proszę, szybko bardzo. Zleciało. Prawda? Zobacz, półtorej godziny. Masakra, nawet nie wiem kiedy. Halo, słychać? Słychać. Tak, prosimy bardzo. Witam pana Michała, witam Kubę, z tej strony Karol ze Słubic. Cześć. Pozdrawiam ze Słubice. Tak, pozdrawiam. Ja mam pytanie w sumie do was obydwu, bo słyszałem takie pogłoski, że na Fame MMA 12 będzie walka Kubańczyk kontra Michał Pol, ale Kubańczyk będzie miał związane ręce. Tak, Kubańczyk kontra Michał Pol, ale Kubańczyk ma związane ręce, mówicie. Ale to nic nie pomogłoby ze względu na kiki. Ale ja i swoje. Tak kopię. Jeden low kick i byłoby po mnie. Tu nawet jeden widz proponował, żeby może Kubańczyk by zaprezentował na mnie. Ja myślę, że szacunku do Michała, to po prostu wypadałoby wyjść wtedy do oktagonu i po prostu się położyć. Ale wiesz, że ja oczywiście raz już mam swoje lata, ale uczestniczyłem w walce na cele charytatywne bokserskiej. To była taka słyszałem, tak, białych kołnierzyków. Byłem u Grzegorza Skrzecza tam z 2 miesiące na treningach. Jak ci się podobało? Ale te treningi były mordercze. Ja w ogóle nie miałem siły potem dojść do domu, mimo że to było właśnie to jest męczące, przystanek ode mnie. Wiesz, była strasznie fajna grupa, do której ja dołączyłem, w której był na przykład aktor Eryk Lubosz. O, właśnie, muszę go namówić. Ale on to często chyba gdzieś właśnie gra takie teraz role właśnie fightera jakiegoś. Tak, ale wiesz, on naprawdę dobrze boksuje, więc jak miałem z nim tam taką walkę, że ze sobą nawzajem, walka, trening, tak. Aha, na jakieś tarcze, czy coś takiego. Tak szybki, słuchaj. No ale jednak taki pierwszy krok tam... prawy, lewy i tam coś tam tak, podstawy, pracy nauczyłem się, ale wiesz, to
mi się dłużyło, słuchaj, najbardziej niesamowite było dla mnie, że podczas tej walki tam, to były chyba 3 rundy po 3 minuty, że ja, czy nawet chyba po 2 minuty, nie pamiętam, ja mam wrażenie, że już byłem 10 minut i słyszę, dobrze, dajesz tam jeszcze, musisz wytrzymać jeszcze tam, jeszcze minuta, jak to da, minuta? Ja, tu, tak, to było nieprawdopodobnie się czas dłuży w tym ringu. I wiesz, ta wrzawa, nic nie słychać, ktoś krzyczy, tak, słyszysz, tak. Niby twój trener krzyczy, ci wydaje komendy, ale gdzieś to wszystko nikt nie... No teraz niestety brakuje troszkę tej wrzawy, kurczę, przez ten brak publiki. Jednak to jest odczuwalne. Myślę, że zawodnicy też mniejszy stres. Nie wiem, jak było u ciebie, jak wchodziłeś. Znaczy, to walka charytatywna, to też troszkę inaczej, bo tam nikogo... Tak, to na Stadionie Narodowym w takiej centrum, to tam ze 100 osób było przy stolikach, bo tam... Ale wiesz, zebraliśmy 100 tysięcy. No właśnie, no, cel szczytny. Nie moja, tam było chyba z 8 czy z 7 walk, więc fajnie, że się udało. Jasne. No, ale wiesz, doświadczenie fajne, takie liźnięcie. Natomiast no gdzie do, ja do wiesz, to musiałbyś mieć związane i ręce, i nogi, a i wtedy z bani bym pewnie dostał i byłoby po walce. Wtedy jak ja mówię tutaj z szacunku do Michała, musiałbym po prostu wyjść i się położyć, albo zagralibyśmy w kamień, papier. No właśnie, tak. Co życzę. Zrobilibyśmy jakiś coś by się wymyśliło, tak, happening bardziej niż walkę. I o to jeszcze Kuba pyta, kiedy premiera płyty dokładnie? Drugi kwietnia. 2 kwietnia, tak. Więc stay tuned. I mamy ostatni telefon, prosimy bardzo. Kto jest tym szczęśliwcem? Halo, halo, dobry wieczór, panie Michale. Cześć. Jak pan tak powiedział, ostatni telefon, zaś mi serce podskoczyło, bo 200 połączenie. 200? 200. Ale widzisz, to pokazuje, że warto, że tak powiem, walczyć nie odpuszczać, nie walczyć do końca. No, tak już tutaj jestem, to aż nie wiem, dziwne uczucie mi towarzyszy, ale zadam te pytania, po prostu mi tyle w takim razie. Pierwsze pytanie to może będzie takie bardziej łączone, bo wiem, że Kuba ma dużo wspólnego też z piłką nożną, bo też tam miał przeszłość, więc serdecznie też Kuba pozdrawiam. I pozdrawiam, też jestem dużym pasjonatem. Piłka nożna to też jedna z moich zajawek. O, to mega ciekawy. Jak wszyscy wiemy, no to z uwagi na tego koronawirusa, no bez lewego jedziemy, bez Milika i... Generalnie moja opinia jest prosta. Jak panowie oceniają szansę na zwycięstwo w meczu z Anglią? Jak oceniasz? Zwłaszcza jak bez lewego Milika i... Znaczy, liczę na cud, ale wiem, że no będzie ciężko. No będzie ciężko z takimi osłabieniami. Tak. Jeszcze z mocną Anglią. Dzisiaj, no właśnie, od razu mogę powiedzieć, bo wrzucałem to nawet na Twitterka przed chwilą, przed programem, bo... Gareth Southgate ogłosił skład. No naprawdę, no to bramkarzy mają akurat niezłych obecnie. Dean Henderson, pewnie Nick Pope będzie bronił. Ben Chilwell, Eric Dier, Reece James, Harry Maguire, Luke Shaw, Kieran Trippier, Kyle Walker, pomoc Jude Bellingham, Phil Foden, Jesse Lingard, Mason Mount, Calvin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse, napastnicy Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Dominic Calvert-Lewin, Bukayo Saka, ten młody, najfajniejszy, jeszcze debiutant Oli Watkins, także no, łatwo nie będzie. Z przodu to już w ogóle to wygląda jak bomba atomowa. A my tutaj 3 obrońcami, no bo nie wiemy, co ten Sousa, prawda, wymyśli, więc... Będzie ciężko, o, może tak zostawmy, natomiast to ja, kurczę, no nie widzę tego niestety. A, rozumiem. I generalnie jeszcze takie jedno pytanko. Jak teraz tak patrzę na relacje na żywo właśnie, jak ten Hyde Park leci, to tam no 3000 apek w górę z tego, co widzę, jest też troszeczkę w dół i generalnie moje pytanie jest proste, z czego to może wynikać, bo jestem szczerze zdziwiony, że aż taka no masa nie, jakby to powiedzieć, niepracobliwych ocen się po tym... Wiesz co? Zauważyłem przez chwilę na początku, taki był wjazd. Znaczy, tutaj, bo ten, właśnie... Nie ma się co przejmować, zawsze te tak. W górę są dla nas cenniejsze, ważniejsze. Znaczy, ja wiedziałem, na co się pisze, przychodząc do Hyde Parku, bo to wiesz, to zawsze dopiero jak porozmawiasz, jak ludzie zobaczą, że o kurde, umie się wypowiedzieć normalny facet, bo no, ja mówię, gdzieś tam przez tego YouTube'a, kurczę, spoglądali ludzie na mnie przez nie taki pryzmat, jak powinni i
to ja nie mam żadnych pretensji, bo to ja sobie gdzieś tam kiedyś, wiesz, no te filmy naprawdę były niektóre niepoważne i bardzo kontrowersyjne i gdzieś tam w tym uczestniczyłem i oczywiście biorę to na klatę. Natomiast, no ja mówię, byłem w tym projekcie tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu miałem tam jakąś szansę wybić się z małego miasta i pójść wyżej i tylko dlatego z tego skorzystałem, bo to była jakaś tam szansa moja i drabinka, żeby na przykład teraz siedzieć tutaj w tym studiu i poznać na przykład Michała Pola, którego śledzę no tyle lat, że jest mi zaszczyt tutaj siedzieć i to jest właśnie fajne, a wiem, że dużo ludzi już po prostu traktuje moją osobę dużo inaczej i te łapki, które pojawiły się, to większość pojawiło się na dole. Myślę, że dużo ludzi po naszej wspólnej rozmowie i po dzisiejszym wieczorze zmieni zdanie. Też mam taką nadzieję. Dzięki. Jeszcze ostatnie pytanie dla Kuby, żeby już nie przedłużać. No, będzie troszeczkę kontrowersyjne, bo wokół tego człowieka dużo się działo, wokół tej sprawy też trochę było dużo. Mhm. Jak z tym Marcinem Neumannem, Kuba, była? Jak było z Marcinem Neumannem? Znaczy... Marcin Neumann, to była sytuacja, bo pewnie nawiązujesz do tego, że Marcin chciał się ze mną bić, tak. Była taka sytuacja, natomiast on chciał się ze mną bić na swojej prywatnej gali MMA VIP, którą zorganizował. Tylko że Marcin troszkę podchwycił stary film z internetu, bo w czasie, kiedy ja jeszcze walczyłem w ciężkiej wadze, kiedy była ta walka z Buxderem, to ja powiedziałem, że może następny Marcin Neumann, skoro, wiesz, ja naturalnie ważę około 75 kilo, wtedy ważyłem 100, miałem taki okres, w którym przymasowałem troszkę. Największa twoja waga? 106? 106 kilo, tak, około 106 kilo. I wtedy powiedziałem gdzieś tam, a wiesz, jak działa internet, ktoś już tam wyciął, potem wrzucił jako shota to i gdzieś Marcin Neumann doszedł do tego po roku czasu chyba i nagle jak się okazało, że tam gdzieś chciał sobie zrobić kontrowersję wokół swojej gali troszkę, to zaczepił mnie, że ja tam gdzieś prosiłem o walkę. Oczywiście wiedział, że ja odpowiem, bo ja nigdy nie prosiłem o walkę z Marcinem, natomiast on to po prostu sprytnie wykorzystał, gdzieś tam mnie zaczepił. Ja odpowiedziałem, pewnie troszkę sobie podbił zasięgi swojej gali. Natomiast nie, no w tym wypadku po tym, co zrobił Marcin Neumann w oktagonie, no nie uważam go za sportowca. Troszkę dla mnie zrobił tam błazynady. Ja też nie uważam siebie za jakiegoś tam wielkiego sportowca, ale naprawdę to, co on pokazał, to dla mnie było żenujące i myślę, że nawet jakby była propozycja walki, jakby Marcin wrócił kiedyś do Fame MMA, to nie chciałbym z nim zawalczyć, bo myślę, że uraziłbym wielu fanów sportu i tej federacji. Okej, naturalnie porozumiem. W takim razie ja przedłużać już nie będę, wszystkiego dobrego będę życzył. Kubie być może złotej płyty w preorderze, bo na to liczę. Jeszcze troszkę brakuje, ale już za cały ja płyta ostatnio pokryła się właśnie złotem i teraz liczymy, tak, że młody kot też da radę. Dzięki wielkie za to ostatnie pytanie. No widzisz, sprawdza się to, co piszą, że wszystko, co zrobisz, zamienia się w złoto. Mam jeszcze ostatnie pytanie, ale widzowie na czacie też domagają się, jak oglądasz Hyde Parki, to wiesz, że u nas jest tak, challenge. Tak, właśnie challenge. No właśnie, gdzie tu jest, są te... Czego szukamy? Kaskubicy. Kaskubicy? Jest kaskubicy. Dobra. Ewentualnie kask mamy też... Co to jest za kask? Do żużlowy. To może ten większy, kurczę, nie wiem, czy się w ten zmieszczę. Słuchaj, kaskubicy, no nie, no to jest absolutnie... Czekaj, może zdejmę okulary, żeby tak, mikrofonu nie naruszyć. Ale i co, i ty mi teraz walisz sierpa? Nie, ja nic nie robię, tylko patrzę, czy ci się uda. Dobra, uważaj, zdejmij mikrofon. Tak, może zdejmę właśnie, wiesz, żeby nie uszkodzić go. To jest, słuchaj... Czekaj. Challenge, co naprawdę nieliczni. A, żeby go włożyć, tak? Tak, po prostu tu chodzi tylko wyłącznie o próbę włożenia. Dobra. Bo to jest oficjalny kask Roberta Kubicy, którego nikt nigdy nie był w stanie, poza Robertem, włożyć. Wiesz, nie, dobrze. Już, ale zobacz. Rafał Gikiewicz włożył, Iwona Niedźwiedź, pamiętam. Powiem ci tak, jest że trochę prawie, ciasto. Że, no, z czubek brody. To jest dużo. Pamiętam, że ktoś nakładał jak czapkę na głowę, nie chciało już niżej, także niżej zejść. Pozdrawiam serdecznie. Mamy challenge. Może super. Kiedyś przyjdzie czas na mnie, żebym jak gdzieś tam spróbował, wiesz. Alfa Romeo Racing. Liczymy, że nowy sezon to nowy kask może dostaniemy. Już mamy dwa. Czekamy na kolejne. Tak. A ostatnie takie puentujące pytanie. Zobacz, ładne. Czekaj, już sadzam sobie tutaj. Wyhaczyłem. Pablo, powiedziałeś kiedyś w wywiadzie, że sport i muzyka uratowały ci życie. Mm-hmm.
co miałeś na myśli i co byś dziś robił, gdyby nie rap i MMA? Oj, nie mogę sobie, wiesz co, założyć, bo ja mam kalafiory tu na tył ucha. To nie przejmuj się. Dobra, już jest, okej. Okay. Co bym robił, gdyby nie rap i gdyby nie muzyka, to zdaje mi się, że... W tym newsroomie nadal, wiesz, czy w dziennikarstwie ciężkie znaczy, czasy. Ja nie wiem, chyba byłem takim człowiekiem, który po prostu wiedział, że jeżeli w coś się bardzo wierzy i do czegoś się bardzo dąży, to to się stanie. Ja śmieję się, kiedy wracam jeszcze do mojej babci i zawsze do niej mówię, babcio, pamiętasz? Ja mówię, pamiętam, ty zawsze mówiłeś, że tą muzykę, ja nigdy nie wierzyłem, mówi. I faktycznie tak było, że ja zawsze mówiłem, że będę kiedyś popularnym muzykiem, że z tego chcę żyć i dążyłem do tego nawet na studiach, gdzieś tam nawet w studenckim radiu chwilę miałem przygodę i prowadziłem, a zawsze jak miałem dostęp do takiego sprzętu radio, to też mogłem sobie, wiesz, nagrać jakieś swoje rzeczy czy coś takiego. No zdaje mi się, że gdyby nie muzyka, to po prostu też miałem różne ciężkie momenty w życiu i nawet nie zawaham się stwierdzenia, że mogłoby mnie tu nie być. Mhm. Także naprawdę uratowało mi to życie, muzyka uratowała mi życie i sport i jestem temu bardzo wdzięczny i mogę powiedzieć, że już kiedyś stoczyłem z właściwej drogi, ale już wróciłem i do końca życia mam nadzieję, że na niej będę jechał. I bardzo dobrze, że tu jesteś. I bardzo tutaj, mi miło, jeszcze raz i tutaj, dziękuję za zaproszenie. Tak powiem, w Hate Parku i na tym świecie. Bardzo ci dziękuję za te ponad półtorej godzinki. Kochani, gościem Hate Parku był Kubańczyk. Trzymamy kciuki. Młody kot 2 kwietnia. Tak, 2 kwietnia. Komentator na gali teraz Fame. Jak cię słucham, to absolutnie... Mam ta jakąś sama szansę? Branża, absolutnie tak. To bardzo mi miło. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrów Ole od nas. No i liczymy... No, przechodzę przez ulicę, zaraz nie, jestem. Właśnie. Jeszcze nie mieliśmy takiego gościa, żeby był po sąsiedzku na piechotę do nas. Mógł przyjść. No i liczymy na pomoc w kontakcie z Sylwkiem Wardęgą. Tak. Zaraz do Sylwka piszę, także załatwiamy za chwilkę. Dzięki wielkie. Dziękuję jeszcze bardzo. Raz. Miło było. Trzymajcie się. Hej. Trzymajcie się. Hej.